Reset Obywatelski. Dobry wieczór, bo to już porą wieczorową, nieco jaśniej. O, mam nawet ściągawkę tutaj w naszym studiu, że to 10 odcinek, także witam Was serdecznie na tym naszym spotkaniu. 10 odcinek, nieco jaśniej. A jakby tak taką tradycją iść, to dzisiaj taki pełny jubileusz, jakiś, można tak powiedzieć. 13 stycznia mówiłem, no to taka data jak wszystkie, no chyba, że jest piątek, to wtedy jest piątek 13 i wszyscy trzęsą portkami. Program realizuje Asia, to jest rzecz, którą sobie najwyżej zapisałem na mojej ściance, do której czasem będę zaglądał. No bo tak to jest, że to Asia jest najważniejsza, bo Asia realizuje. Także high five dla Asi proszę tutaj zrobić na czacie. No i witam wszystkich. Jest pani Irmina. Irmina była dzisiaj pierwsza. Wiewiór pisze, że dobry wieczór łysym, albowiem oni będą mówić. Jestem taki trochę oszukany łysy. O, tu widać. O, tu trochę tak odrosło. Także... Pół łysym dobry wieczór, albowiem pół łysi będą mówić. Połówka szatana, Anna 333 pisze, puk, puk, a tu echo grało. Czy to jest nawiązanie do Lao Tse? Czy to już jest, czy ja już jestem, jak to mówią w naukach ścisłych, zbajasowany? McManus pisze, niezmiennie i filmowo witam Kornela i wszystkich na czacie w ten środowy wieczór. Witam Was wszystkich, wszyscy jesteście wspaniali za to, że jesteście tak aktywni już od samego początku, mimo tego, że jest wieczór. Robsonak, niezastąpiona, 1/3 szatana dla odmiany, pisze jeszcze 121 dni, to jest 4 miesiące, 1 dzień. Marcie Lempart, nie wolno rozpowszechniać informacji o tym, że Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest opłacanymi przez Kreml fundamentalistami. To oczywiście czysto informacyjnie mówimy. Także witam wszystkim serdecznie, wszystkich serdecznie. Jest pan Dominik, jest pani Bożena, jest Grzegorz, Sinsiul Złoty się dołączył, Marek Jurkiewicz, Guitar Jam Session, Sławomir Szlinkę jest, Małpiak, Owocny, Jacek, no, dużo Was. Dobry wieczór. ZNN jeszcze jest, oczywiście. Rozkład jazdy na dziś. Szanowni, najpierw połączymy się z Bartoszem Józefiakiem. Może widzieliście w poniedziałek w Wyborczej. To jest ten właśnie reporter, który wszedł na Stadion Narodowy i pracował tam jako sanitariusz. No więc zapytamy Bartosza już za kilka chwil. Co to się dzieje na tym Narodowym? Czy lekarze tam mają dużo pracy? A może się nudzą? Co oni tam robią? Co tam się dzieje? Czy starcza maseczek? Czy wszystkie łóżka są zajęte? Czy nie? No zobaczymy. To z Bartoszem Józefiakiem, reporterem. Już za chwilę. Kto może, to też niech sobie zajrzy. Byłem sanitariuszem w Szpitalu Narodowym. Proszę sobie wpisać. Wyborcza.pl, duży format. Jak płacą, jak nigdzie, karmią i pracują skromnie. Tak to znajdziecie. W drugiej godzinie redaktor Piotr Kurczewski, z którym będziemy się namyślać nad internetem i demokracją. Tak jakoś nas naszło, że głównie o tym chyba dzisiaj porozmawiamy. No bo to zablokowanie wszystkich kont Donalda Trumpa po tym nieudanym puczu w zeszłym tygodniu, który zresztą zacząłem oglądać podczas audycji z Wami zeszłotygodniowej, jak był u nas tutaj w gościach Romek Kurkiewicz, to wejście właśnie wtedy się odbywało. I tak, słuchajcie, siedziałem do drugiej albo trzeciej w nocy i oglądałem, co tam się dzieje. Także dużo się dzieje w ogóle a propos Trumpa, a propos tego, co mają z tym Trumpem zrobić.
Chciano wykorzystać 25. poprawkę do konstytucji. Ja nie jestem amerykanistą, ale to tak w skrócie. Chciano wykorzystać 25. poprawkę do konstytucji. W Stanach Zjednoczonych oznacza to tyle, że wiceprezydent z częścią gabinetu, taką większą częścią gabinetu prezydenta, może powiedzieć: OK, on się nie nadaje, bo no nie wiem, coś mu jest nie tak z głową na przykład, albo jest chory i nie może sprawować urzędu, więc odsuwamy go od władzy i wiceprezydent zaczyna pełnić funkcję prezydenta. I to jest taki bardzo szybki sposób, takie pyk i już. I Pence, wiceprezydent, wszedłby na miejsce Trumpa. No ale Pence się nie chce zgodzić, demokraci tam mocno piłują. No i zrobili już w zeszłym tygodniu podejście, żeby coś z tą poprawką zrobić, no ale musieliby mieć właśnie gabinet Trumpa za sobą, Pence musiałby się zgodzić, czyli wiceprezydent, no ale nie szło. No i spróbowali jeszcze raz dzisiaj. Znowu Pence się nie zgodził. Niższa Izba Kongresu wydała taką specjalną rezolucję. Przeszła 232 głosami do 205, bo demokraci mają teraz większość w niższej izbie. No i Pence znowu się nie zgodził. Powiedział, że to nie jest ogólnie dobry pomysł. No różnie to można odczytywać. Nie od tego tutaj dzisiaj jestem, ale tak wam opowiadam. Co to się dzieje? No a tymczasem, no i ma być impeachment. Ogólnie dzisiaj mają coś tam obradować w sprawie impeachmentu. Taki projekt impeachmentu w poniedziałek zaproponowali demokraci. No i chcą się do tego Trumpa mimo wszystko jakoś dobrać. Mimo że nawet jak ta procedura impeachmentu wejdzie, no to raczej nie zdążą przed 20. No ale mogą go na przykład, tego całego Trumpa, wykluczyć już tak na... Pani Bożena pisze, mnie się wydaje, że rozpoczną teraz procedurę impeachmentu, a dokończą za 100 dni. Tak, oni mogą rozpocząć procedurę impeachmentu, w ogóle szef republikanów. Tak jak przy poprzednim impeachmencie mówił: nie, 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 tutaj słuchajcie, odwalcie się od Trumpa, odwalcie się od Trumpa. Teraz nie powiedział nic, nie zajął żadnego stanowiska, co jest takim, według niektórych amerykańskich dzienników, jest takim puszczeniem oka również do republikanów, do kongresmenów republikańskich i powiedzenie: zrobicie jak chcecie. Ale wydaje się to dobrą opcją, żeby się pozbyć w ogóle Trumpa, dla demokratów w ogóle, dla republikanów, przynajmniej z partii, więc myślę, że są duże szanse, że jakąś taką niewielką ilością głosów dzisiaj ten impeachment pchnął. No, a my porozmawiamy o czymś innym z Piotrem Kurczewskim, bo to taka dygresja od dygresji. Porozmawiamy o tym, że już pewne wykluczenie i impeachment spotkał Donalda Trumpa w sieci, bo mu wszystkie social media zakręcili mu kurek, nie może sobie tweetować, nie może sobie facebookować, nawet bank musiał zmienić, bo mu podziękowali. No i to daje do myślenia, czy to jest sytuacja, z której należy się cieszyć, no bo z jednej strony no jest z dzbanem spokój, prawda, no ale z drugiej strony może to spotkać wszystkich. Z trzeciej strony pani Bożena pisze, to pozwoli na uniknięcie zamieszek. No pani Bożena niby tak, ale z drugiej strony jak pomyśleć, że 74 miliony osób głosowały na Trumpa teraz, część oszołomów wlazła tydzień temu na Kapitol, no to takie siłowe odsunięcie Trumpa od władzy na przykład, czy impeachment, znowu może spowodować zamieszki i przemoc. To jest wszystko, to nie jest czarno-białe. To będziemy gadać z Piotrem ogólnie, będziemy gadać o tym odsunięciu go od internetu, o odsunięciu go od władzy, tak sobie pofilozofujemy, popolitykujemy trochę. Przepraszam. A wam chciałem jeszcze powiedzieć, pani Bożena jeszcze tutaj napisała bardzo ważną rzecz, słuchajcie, która mi niestety uciekła.
a mianowicie napisała, że mamy 6,66 sabów. A nawet mamy trochę więcej, jak twierdzi Wiewiór, bo 6,670. I właśnie, a propos liczb, podrzucimy Wam w trakcie audycji link, ponieważ ruszyła nowa zrzutka. Ruszyła zrzutka związana z tym, że zbieramy pieniądze na sprzęt. To jest trochę takie nasze przemyślenie z redaktorem naczelnym dotyczące tego, że no nie mamy przed Wami tajemnic i dużo chyba sensowniej jest powiedzieć, ile na ile, czego potrzebujemy, a potrzebujemy w tym momencie kamer internetowych i potrzebujemy mikrofonów krawatowych, żeby zunifikować jakość nadawania. Potem jeszcze pewnie zaprojektujemy studio takie wirtualne, no bo jak wiecie, nadajemy na razie wirtualnie i no jakby da się, prawda? Da się, ale chcemy też, żeby właśnie był dobry sygnał, żeby zrobić radio, dlatego przydadzą się mikrofony, no a też lepsza jakość nie tylko treści, ale też przesyłu, czyli jakość HD obrazu, to są lepsze zasięgi w wszystkich mediach, również w medium, jakim jest YouTube. No właśnie, Marek Jurkiewicz pisze, Radkowi zwłaszcza mikrofon by się przydał. No słuchajcie, i tak jest fantastycznie, bo legendarny internet Radka zaczął szybko chodzić, bo no udało się zdobyć kabel, który się wepnie w komputer. Także myślę, że jeśli nas obserwujecie bacznie, to wiecie, o co chodzi. I myślę, że chętnie nas wesprzecie w tej kwestii technologicznej, żebyśmy mogli się wszyscy wyposażyć. No bo tak to jedziemy na własnym sprzęcie. No i jedni mają takie słuchawki, inni pożyczyli słuchawki, inni mają taką, a nie inną kamerkę w komputerze. One nie są jakieś fantastyczne. Nawet te lepsze komputery mają takie kamerki tam, powiedzmy, przygotowane do HD, a nie na przykład Full HD. Także to wszystko ma znaczenie. Także podrzucimy Wam jeszcze link do zrzutki, bo muszę to zrobić tutaj w tle Asiatorowi przekazać taką wirtualną karteczkę z linkiem i zrzutkę założyłem ja, jakby coś. Oczywiście beneficjentem będzie Fundacja Arbitror, pod którą jest Reset Obywatelski, ale będziemy zbierali pieniądze, ja założyłem zrzutkę. Także liczymy na Was. Teraz chwilka przerwy, damy się połączyć naszemu gościowi i wracamy do Was po krótkiej przerwie. The moment when you have to turn around, refrain from crying the same old scar. Starts to bleed again. We cannot escape from it's getting colder, and the sky is crying. I can hear the thunder. The storm is coming. Try to pull me into your desire before the sun will shine again for I'm not afraid to die.
O, no to wszedłem kaszlnięciem, ale tak, oj, no to się wytnie. ZNN pisze, Republikanie, jeśli Trumpa wyrzucą, to stracą wielu wyborców, a nawet ryzykują podział partii. No ten podział partii już można zaobserwować. To samo jest powodem ostrożności Pensa. Pełna tutaj zgoda. Aśka wam chyba wyświetliła już zrzutkę. Małpiak się pyta, jak się mają zrzutki do wpłat cyklicznych. No jest to po pierwsze jedno ze źródeł, jak można nas wspierać. Po drugie, to jeszcze przegadam z redaktorem naczelnym, ale myślę, że jeśli byście robili przelewy również z dopiskiem, że na sprzęt, no to będziemy w stanie to oddzielić po prostu, że przyszło na sprzęt. Ale muszę się jeszcze zapytać redaktora Celińskiego, czy tak możemy zrobić, bo mówiąc szczerze, nie pytałem go o to i tego tak nie przegadaliśmy, ale to jest jakaś słuszna idea. Na razie prosimy o wpłaty na zrzutki, na mikrofony i kamerki. Kobaltowa pyta, czy można zrobić coś z muzyką, bo zawsze jest dużo głośniej niż dźwięk ze studia. Pomyślimy, popracujemy nad tym, Asiator to na pewno odnotowała, ale dobra, bo nie po to się tutaj dzisiaj zebraliśmy, chociaż to są oczywiście sprawy ważne. Czeka już nasz gość, Bartosz Józefiak, wkracza do studia, mam nadzieję, i wkroczył. Dzień dobry. Cześć. Bartku, ty się chyba specjalizujesz we wcieleniówkach, tak mi przyszło do głowy, że cię o to zapytam najpierw, bo to nie pierwszy reportaż wcieleniowy, który zrobiłeś. Nie, lubię bardzo, to prawda. Wcieleniówki wszelkie realizuję dla dużego formatu, bo to jest gazeta, która mi jakąś tam zapewnia przestrzeń na to. Zaczęło się w ogóle, jak wstąpiłem do... Ten tekst się ukazał pod tytułem, jak wstąpiłem do obrony terytorialnej, ale to nie była obrona terytorialna, tylko takie oddziały paramilitarne, taki oddział paramilitarny strzelecki, który miał być wstępem do obrony terytorialnej, tam sobie z chłopakami biegałem po lasach z 3 miesiące, jak nie lepiej, i z tego powstał pierwszy tekst, no i potem to już jakoś poszło, byłem ochroniarzem w markecie, salowym w DPS-ie, próbowałem się zatrudnić w fabryce mebli, próbowałem zdobyć pozwolenie na broń i no tak, także sobie z DF-em działamy tak sympatycznie. W takich momentach, kiedy jakby dochodzimy do wniosku, że te osobiste moje przeżycia pozwolą jakoś zbadać taki odcinek rzeczywistości, którego inaczej byśmy nie opisali, nie? Albo byłoby nam dużo trudniej go opisać, albo byłoby ten opis jakoś tam ubogi, nie? Czyli tak jak słyszę, bo mówisz, że byłeś pielęgniarzem, tak? W DPS-ie. Tak, tak. Czyli wcześniej robiłeś materiały o służbie zdrowia, ale chyba nie w COVID-zie, prawda? Robiłem też materiał o pracownicach DPS-u w COVID-zie. W sensie to był normalny reportaż, czy po prostu rozmawiałem z nimi. Ja jeździłem po wsiach, gdzie były zamknięte DPS-y na głucho. To był taki moment w pandemii, tam maj, kwiecień, znaczy marzec, kwiecień, maj. My potem do tych obrazków z DPS-ów się przyzwyczailiśmy, ale był taki moment, że one były bardzo... wtedy to był szok, że w tych DPS-ach są zamknięci ci mieszkańcy i ci pracownicy i nie mogą wyjść, bo tam jest wirus. Więc ja rozmawiałem z tymi pracownicami i po prostu jeździłem od no i to był przerażający widok. Znaczy no jakby... Ja to już wiedziałem, bo to nie był mój pierwszy materiał o DPS-ach, a pierwszy w COVID-zie. Pracownicy domów pomocy społecznej, którzy opiekują się najstarszymi mieszkańcami, no nie chcę tu truizmu mówić, ale może słuchacze nie wiedzą. To jest zarobek rzędu 1900 zł, nie? 2000 zł na rękę po 20 latach pracy, 25, bardzo ciężkiej pracy, bardzo fizycznej, bardzo męczącej, którą głównie wykonują kobiety, a państwo polskie, znaczy samorządy, bo to samorządy za DPS odpowiadają, powiaty głównie, płacą im 2000 zł. Przerażające, nie? I te pensje, one walczyły i ta walka trwa, żeby one w COVID-zie dostały jakiekolwiek dodatki, bo to jest też ciekawe, że jakby DPS-y nie są częścią służby zdrowia, tak? Czyli jakby chociaż są tak samo narażone na wirusa, tak samo pracują z osobami w grupie ryzyka, ale ich dodatki jakby te, które służba zdrowia dostała od ministra Niedzielskiego, nie dotyczą.
Słuchaj, a jak te obserwacje z poprzednich materiałów o służbie zdrowia mają się do ostatniego reportażu? Czy widzisz tutaj jakieś punkty wspólne? Na przykład, że służba zdrowia strasznie kuleje. No widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo ja nie jestem ekspertem od służby zdrowia, no ale też robiłem taki reportaż na SOR-ze w Opolu. Rozmawiałem z pracownikami służby zdrowia, mam też jakichś znajomych, więc po prostu jakby, no wiem to, co jakby wszyscy wiemy. Znaczy, służba zdrowia w Polsce to jest jakaś masakra, tragedia i najlepiej w Polsce nie chorować, albo mieć jakiś bogaty pakiet u prywatnego, w prywatnej służbie zdrowia, na jakiś Medicover czy coś. Ale więc jakby takie miałem obserwacje, po czym masakryczne pensje, jakieś dyżury po 360 godzin przez medyków wykonywane. No i wchodzę wtedy, mamy szczyt pandemii, listopad, druga fala i ja wchodzę do Szpitala Narodowego i otwiera mi się świat z bajki. Znaczy to jest w ogóle przestrzeń magiczna. W sensie jakby śmiem twierdzić, że żaden szpital w Polsce tak nie wygląda i daj Boże, żeby kiedykolwiek, jakikolwiek wyglądał. W sensie jakby... rozmawiając z pielęgniarkami, z lekarzami akurat prawie nie rozmawiałem, bo to nie była moja grupa zawodowa, która ze mną by miała kontakt, ale z lekarzami rozmawiałem, znaczy z pielęgniarkami rozmawiałem, z ratownikami medycznymi, opiekunami medycznymi, no to oni wszyscy mówili, że to w ogóle jest jakieś, ja to nazwałem w tekście Eldorado, ale to można by, nie wiem, raj po prostu, no raj, no zarąbiste stawki, dużo czasu do opieki nad pacjentem, najnowocześniejszy sprzęt, jakaś tam przestrzeń, że to masz ten dyżur 24 godziny, z czego pracujesz efektywnie 12 godzin, 12 godzin do początku, ale płacą ci za całe 24. Po prostu raj, nie? Słuchaj, bo tutaj się słuchacz dopytuje i podglądacz nasz. Wcieleniówka to tak jakby pod przykryciem, może czasem to niebezpieczne. No, czy to jest niebezpieczne, robienie reportaży wcieleniowych? Ja nigdy nie miałem, znaczy nie zdarzyło mi się robić reportażu, gdzie bym się czuł zagrożony. Znaczy, oczywiście intuicja naszego słuchacza jest dobra, znaczy to potencjalnie jest niebezpieczne, ale myślę, że w jakiś właśnie jakby to był jakieś, jakbym nie wiem, próbował się do grupy może jakiejś przestępczej dostać, czy jakiegoś środowiska groźnego, nie czułem się zagrożony nigdy, więc może miałem szczęście. A nie miałeś jakiegoś takiego strachu związanego, wiesz, z tym, że jednak pakujesz się w miejsce, gdzie jest COVID, rygor sanitarny, no bo to jednak, wiesz, no wpakowałeś się w listopadzie, w szczycie drugiej fali pandemii tak naprawdę, bo to jest druga fala, wpakowałeś się w miejsce, gdzie potencjalnie łatwo było się zakazić. No tak, ale... Nie miałem, znaczy powiem tak, tam poziom zabezpieczeń, liczba, to tam niczego nie brakuje, jeśli chodzi o zabezpieczenia. W sensie są te kombinezony, maski, przyłbice, rękawiczki, ochraniacze na buty. Wchodzisz przez śluzę, zanim wejdziesz na tę strefę brudną, czyli do pacjentów, wychodzisz też przez śluzę, potem to wszystko zrzucasz z siebie. Wszędzie są odkażacze do rąk. Poziom, myślę, że dużo większy, jakby 100 razy bardziej niebezpieczny jest, nie wiem. Kurier jest dużo bardziej, pani na kasie w sklepie, jazda która autobusem, no. Kierowca autobusu, nie, to są zawody naprawdę niebezpieczne. Myślę, że tam w szpitalu akurat, w tym konkretnym szpitalu, nie chcę widzieć całą służbę zdrowia, bo w tej służbie zdrowia jest też wiemy, no brakuje wszystko, to znaczy w różnych szpitalach jest różnie, ale w wielu brakuje tych środków, a tam akurat w Narodowym tego nie brakowało w ogóle, więc się czułem bezpiecznie dosyć. Ale ja też się staram nie spotykać, nie, z dziadkami moimi, w sensie ja się o siebie tak nie boję, a staram się ograniczać kontakt z osobami, które są zagrożone, bo mogłyby być zagrożone. Przepraszam Cię Bartku na chwilę, ale bardzo chcę podziękować Waldkowi, który nam wpłacił 250 zł podczas naszej rozmowy. Głębokie ukłony i fakt naprawdę wart odnotowania. Dziękuję też wszystkim, którzy wpłacili już na naszą zrzutkę na mikrofony i kamery, bo przyszły do mnie maile w trakcie, tam mi mignęły, także bardzo dziękujemy. Słuchaj Bartku, to ile czasu tam przepracowałeś w tym Narodowym? Ja byłem w Narodowym koniec listopada i cały grudzień, z czego łącznie miałem bodajże chyba 8 dyżurów po 24 godziny, może 10 łącznie z listopadem, ale wydaje mi się, że tam 8-10, ja tam dosyć w tekście skrupulatnie staram się wymienić, przynajmniej większość.
bo tam pracowało się w systemie 24-godzinnym, akurat zapotrzebowanie na moje stanowisko, czyli na sanitariusza, nie było tak duże, żeby tych osób było potrzeba więcej niż, że nie musiałem mieć dyżuru co drugi dzień, tylko właśnie tak powiedzmy z 1/3 miesiąca. Dobra, to teraz zapytam cię o rekrutację. Jak tam trafiłeś, jak wyglądała ta rekrutacja, czy trudno było się dostać? Tak, znaczy to ja się rekrutowałem jeszcze w czasie, jak była taka strona internetowa, widzę, że teraz ona zniknęła, gdzie po prostu był formularz zgłoszeniowy, gdzie pisałeś tam imię, nazwisko, jakieś doświadczenie i tam klikałeś. Ja to wypełniłem, nikt się do mnie nie odezwał, zadzwoniłem na infolinię, to odebrał chłopak i mieli oddzwonić i faktycznie oddzwonili, potem wysłałem maila, nikt na niego nie odpowiedział, potem wysłałem drugiego maila, nikt na niego nie odpowiedział. Potem sam znalazłem jakiś numer telefonu do pani z kadry szpitala MSWiA, bo Szpital Narodowy jest filią szpitala MSWiA w Warszawie. Tam dzwoniłem do tej pani z kadr i po którymś tam moim telefonie tam mnie przyjęli. Nie musiałem wysłać dyplom mój, ukończenie szkoły, czyli studiów filozoficznych. Ja od razu mówiłem, że nie mam wykształcenia medycznego, ale miałem z pracy jeszcze w DPS-ie zaświadczenie zdrowotne, że jakby się nadaje do pracy, więc to przesłałem i to wystarczyło, żeby mnie przyjąć na to stanowisko sanitariusza, czyli nie medyczne, prawda? Znaczy ja miałem ograniczony kontakt z pacjentami. Ja się tak trochę uśmiecham, bo ja też jestem po filozofii. To wszystkie drzwi są dla nas otwarte. Tak, to potwierdza właśnie tą teorię, że wszystkie drzwi są otwarte, bo można nawet zostać personelem podczas COVID-u w Szpitalu Narodowym. Dlatego się szeroko wręcz uśmiecham. Bartku, a jak wyglądały dyżury tam na tym Narodowym? Moje dyżury wyglądały tak, że ja miałem, tak jak mówię, one trwały 24 godziny od 7 rano do 7 rano. Więc moje obowiązki polegały na tym, żeby pilnować, żeby zawsze medycy, bo medycy wchodząc na stronę brudną, czyli do pacjentów, przechodzą przez taki specjalny pokój, w którym czekają na nich kombinezony, maski, przyłbice, ochraniacze na buty, rękawiczki, więc ja miałem pilnować, żeby zawsze te produkty, żeby jakby je wynieść z kartonu, nałożyć do tych pojemników, żeby medycy zawsze mieli pod ręką tę ilość, liczyć ten stan magazynowy, żeby i przekazywać go do centrali, żeby też na bieżąco koordynatorzy szpitala widzieli, ile tych sprzętów schodzi, żeby ich tam też nie brakowało. Oprócz tego musiałem też fumigować, czyli tak dezynfekować pomieszczenia szpitalne, niektóre wybrane takim specjalnym urządzeniem. No i w wolnej chwili wchodziłem na strefę brudną, ale moje dyżury były dosyć takie nietypowe. Odkażałem też te przyłbice, czyli tam je w takim chlorze moczyłem. Miałem po prostu ustaloną listę obowiązków, które w ciągu tego 24-godzinnego dnia miałem wykonać, więc sobie tam wykonywałem. Noce były bardzo spokojne, więc nocami właściwie mogłem spać w lożach tak zwanych, czyli po prostu w pomieszczeniach na Stadionie Narodowym. Normalnie tam po prostu VIP-y piją drinki i oglądają mecze z trybun, a w trakcie COVID-u powstawiano tam łóżka polowe, gdzie medycy po prostu sobie odpoczywali i tam spali. Natomiast normalne dyżury medyków trwają, to jest tak, że wchodzą medycy na 3 godziny, czyli na przykład od 7 do 10 i potem mają 3 do pacjentów, wchodzą w cały kombinezonego opieką się nimi i potem schodzą i mają 3 godziny wolnego. I tak 3, dlatego że większa ilość czasu w tym kombinezonie, którego nie możesz zdjąć, nie możesz iść do łazienki w tym kombinezonie, bo łazienki są tylko na strefie brudnej, tylko dla pacjentów. Jakby nie może, bo to jest ryzyko COVID-u, jakbyś zdjął kombinezon, więc go nie zdejmujesz. Więc jakby ci medycy, zespoły medyków się zmieniają po 3 godziny. No i potem masz 3 godziny odpoczynku i potem znowu 3 godziny i tak całe 24 godziny. To jest dosyć męczące w tym sensie, że no jak masz nocny dyżur i wchodzisz na godzinę 22 i masz dyżur do pierwszej, potem 3 godziny przerwy i o 4 znowu musisz wejść do pacjentów. Więc medycy faktycznie tam bywali nocami zmęczeni, chociaż mówili, że to jest i tak super luksusowe warunki w porównaniu z normalnymi szpitalami, gdzie nie masz, znaczy też w szpitalach zakaźnych zdaje się, że jest tak, że masz 3 godziny przerwy, ale w tych 3 godzinach przerwy nie leżysz sobie na leżance, tylko wypełniasz dokumentację, uzupełniasz leki i tak dalej, i tak dalej. Nie masz przerw, nie masz czasu wolnego, nie? Nie ma czegoś takiego w szpitalu. Że z tymi medykami, z którymi ja rozmawiałem. Czyli tak patrząc na zorganizowanie jakby czasu pracy lekarzy, można powiedzieć, że to całkiem taka trudna praca. No tak i nie, znaczy trudna w tym, no w ogóle praca medyków jest oczywiście trudna i ja ją bardzo szanuję, natomiast prawda też o Narodowym jest taka, że z jakiegoś, znaczy zaraz powiem z jakiego, ale tam na każdą zmianę w
chodziło po 30-40 osób, personelu medycznego. 40 osób, a pacjentów w takim szczytowym momencie, w którym ja byłem, to było 72. Czyli to nam daje fascynującą liczbę jakby jednego medyka na dwóch pacjentów, nawet nie. Przy czym pod pojęciem medyko są właśnie ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni, pielęgniarki i lekarze również. Więc to jest super, ale no efektem tego było to, że no nie wszyscy mieli co robić w ciągu dnia, a nocą to już prawie nikt nie miał co robić, bo nocą pacjenci śpią. Oni nie są w takim, znaczy jest tam też OIT, czyli intensywna terapia, ale no tam też nie było wielu osób. Większość tych pacjentów jest w bardzo dobrym stanie, w sensie jakby w stanie niezagrażającym życia, czy po prostu są podłączeni pod tlen, więc tam nocami też, więc medycy po prostu śpią tam na tej strefie brudnej, bo po prostu jakby no, rzeczniczka szpitala, którą o to pytałem, tłumaczyła mi, że już potem, jak wyszedłem z roli i zapytałem ją jako dziennikarz, czemu tak jest, że tam tylu medyków wchodzi, więc ona to tłumaczyła, że inaczej niż w normalnym szpitalu, tam na każdej zmianie wchodzi pełna obsada. W normalnym szpitalu nie jest tak, że masz całą dobę pełną obsadę, tylko masz lekarza tam powiedzmy do 16, a potem masz po prostu dyżurujących, a tu pełna obsada, wszyscy lekarze, wszystkie pielęgniarki wchodzą na każdą zmianę. Czy tak być musi? No ciężko mi powiedzieć. Tak po prostu jest to zorganizowane w tym szpitalu, czego efektem jest to przy tej liczbie pacjentów niewielkiej, że miałem poczucie pewnego przerostu zatrudnienia. No, tak mówiąc brutalnie, więc... Właśnie uprzedziłeś trochę moje pytanie, bo miałem teraz cię pytać, jak wyglądało obłożenie, czy było dużo chorych, no ale słyszę, że... Nie, w maksymalnym momencie były 72 osoby, tak? Przy czym to też 30 byli... medyków wchodziło na dyżur, na 70... Co najmniej 30, tak. Od 30 do 40, tak. Tak. No to jest bardzo dużo medyków na pacjenta. No bardzo, no to tak, ale... tak. To był luksusowy szpital. Znaczy, jeśli już się gdzieś leczyć, to na Narodowym, naprawdę. Bo tam jest umieralność 0%, bo tam się nie leczy ciężkich przypadków. Znaczy, jak pacjent na przykład jego stan się pogarsza, to on wyjeżdża do innego szpitala, tak? A jak jest w złym stanie, to w ogóle tam nie wjeżdża, więc tam wjeżdżają tylko lekkie przypadki. No bo szpital nie ma, szpital na Narodowym i te szpitale polowe nie mają. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś działa, czy już został uruchomiony. Wiem, że w każdym województwie tam powstają. Wydaje mi się, że jeszcze nie działają, ale no one nie są normalnymi szpitalami. W sensie tam nie zrobisz operacji, nie wiem, nie zrobisz operacji na sercu, no bo nie mają takiego sprzętu. Mogą cię podłączyć do tlenu, mogą w gorszej sytuacji mogą cię podłączyć do respiratora, nie wiem, tam zrobić prześwietlenie i tomograf i to powoli się podać leki i powoli się kończą możliwości Szpitala Narodowego. Słuchaj, dołączyła do nas redaktor Woźniak. Kłaniamy się. Pyta się Bartek, a nie bałeś się, czy się zakazisz? Jednak jest to szpital covidowy, mimo super ochrony mogłeś również skończyć z COVID-19. Wiem, że o tym już wspominałeś, ale to może tak odpowiedz Marcie, bo widocznie... Nie, no pewnie. Znaczy, ja właśnie może albo jestem głupi, albo się po prostu tak właśnie nie bałem, ale też wiecie, no ja też trochę sobie myślę, że no naprawdę ludzie jakby... Ja też chciałbym o tym pisać, że większość zawodów to nie jest jakby zamknięta, nie? W sensie jakby to, że my sobie teraz możemy gadać przez telefon i wykonujemy pracę zdalną w dużym stopniu, jako też dziennikarze, czy nie wiem, pracownicy, to jest przywilej, nie? Jakby umówmy się, no większość ludzi na co dzień jest narażona na kontakt z COVID-em, nie? No może akurat Szpital Narodowy jest faktycznie wyjątkowym wypadkiem, bo tam masz 100% pewności, że tam jest wirus. Inaczej niż nie wiem, w sklepie. No ale w sklepie też masz duże ryzyko, że ci ktoś wejdzie z wirusem, nie? Więc jakby chodzi mi o to, że no nie, no ja w ogóle nie wiem, może jestem jakiś głupi albo lekkomyślny. Mnie się wydaje, że jak COVID przeszedłem, chociaż nie robiłem sobie badań, ale o siebie się jakoś mało boję. Nie mam chorób współistniejących, może jestem naiwny. Wiesz, ja też mam jakieś takie poczucie, że już mi gdzieś ten strach taki pierwszy, jeśli się pojawił w ogóle, tak. To jakoś mi przeszedł, bo wiesz, ja nawet na kwarantannie siedziałem w lato, bo siedziałem dosłownie, obok mnie siedziała dziewczyna, wiesz, ramię w ramię, na lekcjach hiszpańskiego, no bo w lato można było chodzić nawet na lekcje, no to wiesz, siedziała obok mnie i oprócz tego, że siedziałem na kwarantannie, no bo była zakażona i mnie podała, wiesz, że tak, chodziłem z nią na zajęcia, to się nie zaraziłem, a wiesz, ani maseczek, ani nic, ramię w ramię. Tak. Znaczy gdzieś ten,
To jest w ogóle ciekawe zagadnienie, że ten strach chyba trochę przeminął, tak, że tak powiem, w narodzie. Jakby no. Też, wiesz, jako dziennikarza, jako reportera, może nie tyle cię zapytam teraz, co sprowokuje taką rozmowę, wiesz, od wielu miesięcy codziennie, jak wejdziesz na cokolwiek, nie wiem, Onet czy coś innego, lecą słupki z zakażonymi. Na to się już patrzy chyba w tym momencie jak na prognozę pogody, wiesz. Tylu padło, a wieczorem będzie padać, no. No tak, no ale zobacz też, co się dzieje na przykład, czy strajk przedsiębiorców. Ja jestem z Łodzi, to mi się wyświetliło, że się w weekend otwierają dyskoteki w Łodzi, nie? W górach, górale też wszystko otwierają. Jakby już jak, mam wrażenie, złość narodu na te obostrzenia, a przedsiębiorców, czy tam restauratorów na nieskuteczność tarczy, czy brak w ogóle pomocy, albo jakąś mizerną tę pomoc z rządu, no to już powoduje, że faktycznie, a zresztą pewno wielu z nas albo obserwowało, albo uczestniczyło w strajkach kobiet, prawda? No to można wiele o tym powiedzieć, ale że to było super bezpieczne z punktu widzenia pandemicznego, to się nie da o strajku kobiet powiedzieć, a jednak wtedy jakby masowo zignorowaliśmy zagrożenie, jakby wychodząc z założenia, mówimy w sensie strajkujący, kto brał udział w strajku, że chyba że stwierdziliśmy, że sprawa jest ważniejsza, protesty są ważniejsze niż ryzyko. No tak, Marta Woźniak jeszcze pisze tutaj, nasza znajoma redaktorka. O, mocne słowa z tą prognozą pogody. Tu chciałbym się odnieść, Marto, bo to jest problem, który został określony gdzieś przez Hannah Arendt chyba. Chodzi o taki problem banalizacji zła i portale internetowe to świetnie pokazują, czyli tu wybuch i 20 ofiar, za 4 godziny gdzieś tam zginął ludzie w autokarze, więc my cały czas widzimy to jako taką statystykę, jako takie liczby właśnie. Z COVID-em stało się podobnie, co też nas znieczuliło, mimo że tych ofiar codziennie było naprawdę sporo już w pewnym momencie. I to jakby to taka zwykła obserwacja, można powiedzieć, filozoficza, Marto, że tak się na to patrzy. Nie bagatelizując oczywiście wirusa. Nie bagatelizując wirusa, nie bagatelizując tych śmierci, ale no jakby tak w takim systemie w tym momencie jakby funkcjonowania informacji po prostu żyjemy, spowszedniało nam to. No, czytasz, że był wybuch gazu w bloku, a za chwilę patrzysz, o, trymer, akurat trzeba kupić trymer, więc dobrze, że się reklama wyświetliła. To gdzieś nam się spłaszcza bardzo. No ale dobrze, wróćmy jeszcze do twojej obecności w szpitalu covidowym, w szpitalu narodowym. Tak się zastanawiam, co jeszcze zaobserwowałeś? Wiesz, bo byłeś tam z tymi ludźmi, gadałeś, chodziłeś. Coś takiego bardzo cię zaintrygowało w rozmowach z ludźmi, którzy tam pracują? Jaki masz obraz tych ludzi, którzy w ogóle się tam zatrudnili? Mhm. Jakieś motywacje, wiesz, tego typu rzeczy? Nie, motywacje są finansowe, tylko i wyłącznie. Typowo. Znaczy, tak. Oczywiście jakby, bo znowu, żeby nie wyszło, że ja tutaj jakoś w ogóle motywacją dla medyka, no to oczywiście jest jakieś poświęcenie i każdy ma jakieś tam swoje, no nie idziesz też, raczej nie idziesz do służby zdrowia chronicznie doinwestowanej w Polsce, dlatego że liczysz na zgarnienie kokosów, jeśli nie jesteś jakimś tam chirurgiem wyspecjalizowanym, tylko raczej właśnie ze szczerej chęci pomocy. No ale ja miałem takie poczucie, rozmawiając z pracownikami tej służby zdrowia, raczej tych właśnie stanowisk słabiej płatnych, tak? Opiekunów medycznych, ratowników i pielęgniarki, to już jest w tym szczeblu trochę wyżej, prawda? Jeszcze nie lekarze, ale no, że to są ludzie, którzy są tak chronicznie zmęczeni po prostu tymi nadgodzinami, które robią. Tą ogromną ilością godzin, tam opowieści jakieś 300 godzinach. Ja wiem, że to się słyszy, no, ale jak ci to ktoś mówi, to po prostu jest przerażające. Tym ciągłym takim też takim upokarzającym, bo te wypłaty, wiesz, no poświęcasz się, ratujesz ludziom życie, codziennie obcujesz ze śmiercią i dostajesz za to takie mizerne wypłaty, więc takie to jest upokarzające. Więc miałem wrażenie, że wielu ludzi po prostu tak, no a dostajesz nagle szpital, gdzie masz zarąbiste pieniądze i będziesz miał te zarąbiste pieniądze przez, ale to tylko jest okienko, się otworzyło transferowe przez parę godzin. Więc ludzie tam zjeżdżali z całej Polski, ze Szczecina podobne, nie spotkałem, ale spotkałem dziewczynę z Piły, z Nowego Sącza, no Łódź tam, Warszawa, to wiadomo, Kraków,
ludzie tam po prostu, jak zobaczyli te zarobki, to po prostu się wszyscy rzucili i mówią sobie, tam trzeba po prostu się nachapać tych godzin, bo to się skończy to Eldorado i wrócimy do naszej mizernej służby zdrowia, tam nikt nie miał wątpliwości, że to nie, tam nie było złudzeń, że po pandemii to będzie lepiej. W trakcie, jak ja tam byłem, wyszła też kwestia dodatku covidowego, czyli tej 100% podwyżki dla pracowników walczących z COVID-em, która paradoksalnie, i to właśnie mnie rozbawiło, znaczy rozbawiło, to jest smutne, ale ciekawe, że jeszcze w październiku, listopadzie, grudniu to ten szpital się wydał super opcją, po czym nagle się okazało, że inni medycy dostają te 100% dodatków do pensji, a pracownicy na Narodowym nie, czyli nagle ten Narodowy stał się dokładnie takim samym miejscem pracy, jak wszystkie inne szpitale zakaźne, czy szpitale, gdzie się pracuje z covidowymi, i ci ludzie tacy byli, no tak, no myśleliśmy, że to jest raj, a na koniec państwo nas znowu oszukało, w tym wypadku jako szpitale MSWiA, i te pensje jakby się wyrównały z innymi, nie? No wiesz, ale to jest kwestia wyrównania się pensji, ale patrząc na, wiesz, 30 osób na zmianie i 72 pacjentów, no to wiesz, ten stosunek pracy jest jednak cały oczywiście, czas można powiedzieć, tak, że to jest Eldorado. No. Tak, ale też co mnie uderzyło, to ci medycy, to jakby właśnie to jest niesamowite, że minister zdrowia ogłasza, że wszyscy medycy z COVID-em dostaną te dodatki 100%. To on w listopadzie miał taką wypowiedź na konferencji prasowej, sobie ją znalazłem. A mnie medycy mówią, ale wiesz co, i my to nie wierzymy w te dodatki covidowe. My będziemy się trzymać na Narodowym, bo my tu mamy dobre stawki, my je na pewno będziemy mieli. A w innych szpitalach, czy oni wypłacą te dodatki, czy nie wypłacą, a to nie wiadomo. W dodatkach z służbą zdrowia to jest tak, że one raz są, raz nie. Taka totalna niewiara i się okazało, że oni mieli rację, bo ja potem czytam artykuły kolegów dziennikarzy po fachu, gdzie medycy się skarżą, że miały te dodatki covidowe, 100% dodatku do pensji trafi do wszystkich medyków, a nie trafiają. Jakby jest mnóstwo szpitali w Polsce, gdzie tych pieniędzy nie ma. Nie? Jakby przerażająca konstatacja, że minister zdrowia mówi jedną rzecz, a potem w praktyce te pieniądze po prostu nie spływają, ci dyrektorzy ich nie wypłacają. No nie wiem. Ja mam takie poczucie, że jakiś nasz system zdrowia się w ogóle nie spina w całość, prawda? Że to jakby, czy leci z nami pilot, tak? No tutaj tworzymy nie, taki... Nie jesteś sam, nie jesteś sam w tym poczuciu. No też mam, tak, no. Bo to nawet bioetycy, którzy się, wiesz, zajmują po prostu systemami ochrony zdrowia, mówią, że ten system się nie spina, on jest też w jakimś takim rozkroku. Zobacz, ile osób leczy się prywatnie, wiesz. No, czy my mamy na przykład w służbie zdrowia w ogóle instytucje dentysty tak naprawdę? No wszyscy chodzą bezpłatnie, wszyscy chodzą do dentysty prywatnie. No tak, ale ale to jest przerażające. W sensie jakby... No jest to przerażające, no. Ale to jest właśnie przykład tego niespinania się. Ja nie chcę tak odpływać za bardzo, ale ja mam wrażenie, że wiele, zresztą myślę, że nie tylko ja, że jakby państwo polskie nie domaga na tylu obszarach komunikacji, prawda, że my po prostu się cofamy w sferę prywatną. Chodzi mi o to, jakby już nie wierzymy, że pociągi będą jeździły punktualnie i często, więc po prostu wszyscy kupujemy samochody, bo się inaczej nie da dotrzeć między różnymi częściami, albo w tym samym mieście nawet, a już między różnymi miastami, czy z dużego miasta do małego to w ogóle zapomnij, to wszyscy tak jak mówisz, nie wierzymy już, że się wyleczy, że kiedykolwiek się wyleczymy sobie zęby w Państwowej Służbie Zdrowia, więc wszyscy chodzimy prywatni, i tak dalej, nie wiem, no jakby... Po prostu jakby mam wrażenie, że w prywatnym państwie trochę żyjemy. Takim trochę marzeniu libertarian, gdzie za wszystko musisz zapłacić. Jak masz pieniądze, to cię stać. Jak nie masz, to... No to trochę taki sen Balcerowicza momentami to jest. Tam dużo rzeczy prywatyzuje, ale nie prywatyzuje się dlatego, że jest tak dobrze i wszyscy tyle zarabiają, tylko dlatego, że państwo tak po prostu nie domaga. Odpływamy trochę, no widzisz, powiedziałeś mi, że jesteś filozofem i ja już tu wiesz, już tam trochę rozmowę, wiesz, na różne tory. Tak. Ale wróćmy jeszcze do Szpitala Narodowego. Słuchaj, bo tu pani Bożena Breczko też się dopytuje na czacie. Udało ci się rozmawiać z jakimiś pacjentami? Tak, ja miałem, bo tak jak wspomniałem, ja też wchodziłem, to nie było w moim jakby podstawowym zakresie obowiązków, ale też no, mając jakieś dużo czasu, no to ubierałem się w kombinezon i chodziłem tam pomagać pacjentom właśnie, porozmawiać z nimi. Część pacjentów, która przyjechała, to byli mieszkańcy schroniska Betlejem, osoby bezdomne, które trafiły do Szpitala Narodowego, bo tam wykryto wirusa.
No więc oni mieli wielką nadzieję, że wrócą i to się akurat spełniło, że wrócą przed świętami, ale oni też mieli taką refleksję, że oni właściwie to są zdrowi i oni nie wiedzą, co oni tu robią, nie mieli objawów COVID-u, więc trochę nie wiedzieli, czemu ich tam przywieźli do szpitala, no ale była to jakaś ciekawa przygoda. A inni pacjenci, dużo było pacjentów w starszym stanie, ale tak wszyscy właśnie mówili, że się bardzo cieszą, że tutaj są, nie? W sensie, że tu jest super obsługa, właśnie nowoczesny sprzęt, dużo medyków, którzy mają dla ciebie czas, jest ciepło, w ogóle jak to brzmi, nie, ale to jest przerażające, ale to prawda, jest ciepło w szpitalu, że to jest jakiś luksus, że ludzie gdzieś tam leżeli w różnych szpitalach w Warszawie i tam było po prostu zimno im fizycznie, no albo jedzenia było, albo gdzieś na korytarzu ich wystawili. No taka codzienność szpitala w Polsce w XXI wieku. No tak, tak. Anno Domini 2020. No więc oni tu trafili do szpitala, gdzie mieli ciepło, mieli jedzenie i jeszcze mieli medyków, którzy się nimi opiekowali, więc się wszystkim podobało. Słyszałem, no, ja z nimi nie rozmawiałem, ale słyszałem, że byli pacjenci, którzy byli przerażeni, że ich wiozą na Narodowy, bo właśnie się nasłuchali, że tam jest, że to jest tylko dla PR-u, że tam w ogóle są sami statyści i się kazali odwozić do domu, że oni nie będą tam leżeć, bo to jest jakaś ściema. No ale jakby już jak trafiali, no to widzieli, że to jednak działa. Tak, no jeden pan właśnie się śmiał, że on budował ten stadion, jak powstawał na Euro, tam kładł, malował ściany, kładł glazurę, a po prawie 10 latach wrócił do szpitala. Budował sieć kontaktów, słuchaj, także Szpital Narodowy jako networking. Tak. Pamiętam ten fragment właśnie, że jakby chwalił się, że jeszcze zbiera od kontakty zbiera, lekarze z nimi zbierają, że będzie... Tak, że im glazurę położy, jak wyjdzie ze szpitala. Tak. A widzisz, ile funkcji ma Szpital Narodowy. Bartku, w tekście poczyniłeś wyliczenia co do kosztów funkcjonowania Szpitala Narodowego i wydaje się, że mocno za niego przepłacamy, bo ty mówisz o 3,5 miliona, państwo mówi o 21 milionach ponad. Tak, to jest duża, do końca nie wiadomo, w sensie te liczby 21,5 miliona, które krąży po internecie, wyciągnęli posłowie Koalicji Obywatelskiej. Dyrekcja szpitala tłumaczyła, że to są koszty przy założeniu, to jakby jest kwota ryczałtu przy założeniu, że szpital będzie w 100% obłożony, w 100%, czyli w 500 łóżek, które tam jakby są, można by je było podłączyć w tej chwili. Więc gdyby wszystkie łóżka chodziły, to wtedy by było 21 milionów, ponieważ nie chodzą, to jest około, ja pytałem rzeczniczki szpitala, czy dokładnie ile jest, ale ona mi tej liczby nie podała. Myślę, że nie dlatego, że jakoś tam nie chciała, tylko myślę, że te wyliczenia jeszcze trwają, w sensie jakby po prostu oni będą w stanie policzyć, ile to dokładnie było, jakby ocenimy, ile poszło na ten szpital za pewien czas. No, ale oczywiście to nie są małe pieniądze, tak jak mówię, 40 medyków, każdy z bardzo przyzwoitą pensją, do tego środki ochrony, każdy medyk ma na sobie 200 zł, jak wchodzi, a wchodzi, przypominam, 40 co 3 godziny, potem wchodzi następnych tam 30-40, bo tu też policzmy sprzątaczki, takich ludzi jak ja, sanitariuszy, no to się spokojnie zrobi z 40 osób i każdy z nich zakłada na siebie 200 zł i większość z tego 200 zł wyrzuca do kosza, bo kombinezony są jednorazowo, maseczki są jednorazowo, tam rękawiczki, ochraniacze na buty, przyłbice są potem odkażane, więc one wracają. Więc na pewno to, ja już mówię, no już to koszty są, bo do tego dochodzą żołnierze, którzy zajmują się jakby obsługą tego i dostarczaniem materiałów z Agencji Rezerw Materiałowych, obsługą taką administracyjną, oni siedzą na recepcji, do tego obchodzą pracownicy stadionu, osoby, które budują, bo ten szpital się jeszcze budował, wyższe piętra były rozbudowywane, nowe łóżka i tak dalej, więc... No i trzeba wziąć pod uwagę, że tam jest ciepło. No tak, szpital cały po czas prąd. Chodzi, czyli tam się ogrzewa, tam idzie prąd, tak. A to wielki budynek, no. Tam jest po prostu ciepło. Tam jest ciepło. Ja myślałem o tym, bo też dyrektor szpitala w jakimś wywiadzie się tłumaczył, no tak, ale za armię, jakby za żołnierzy też płacimy, a nie ma wojny. No ale płacimy za gotowość na wypadek wojny i taki jest sens tych szpitali, nie tylko narodowego, w ogóle szpitali polowych. Płacimy za gotowość, jakby przyszła trzecia fala, jakby nas naprawdę dojechała, to mamy szpital gotowy, tam położymy ludzi. I to w teorii wydaje się założeniem słusznym. To, gdzie się to nie spina, to moim zdaniem, może tutaj eksperci medyczni, to co ja zaobserwowałem, to ponieważ kryteria przyjęcia na szpital narodowy są tak wyśrubowane, że tam trafiają tylko lekkie przypadki, no bo to nie jest szpital, bo powstawał w listopadzie. Może jakbyśmy go zaczęli budować w maju, to byłby to lepiej wyposażony szpital, ale przypominam, że zaczęliśmy go tworzyć w październiku, więc jest jak jest. No w każdym razie tam te ciężkie przypadki nie trafiają, więc trafiają lekkie.
A z drugiej strony, jak wszyscy wiemy, my bardzo mało testujemy. Mamy jedne tam z gorszych, jakby w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, liczby wykonywanych testów, co powoduje, skutkuje tym, że jak masz łagodny przebieg koronawirusa, to pewno nawet o tym nie wiesz, albo podejrzewasz, ale nawet nie jesteś przetestowany, więc w ogóle jakby się odbijasz, a jak już cię przetestują, to znaczy, że masz wszystkie objawy, to niestety często znaczy, że już twój stan jest dosyć poważny i już się nie jakby... Nie chodzi mi o to, że ten narodowy, tak. Tak, że ten system wydaje mi się, żeby działał lepiej, gdybyśmy testowali więcej. Byśmy testowali więcej, to byśmy mieli więcej lekkich przypadków, byśmy mieli więcej lekkich przypadków, to one by zapełniły szpital narodowy. Ale że to się znowu nie spina liczba testów do stanu pacjentów, którzy już mają wykryty COVID, no to te szpitale są trochę, znaczy ten szpital jest pustawy. Nie? Mnie się nie spina jeszcze jedna rzecz, bo może to właśnie ze względu na to, że nagle zaczęła spadać liczba przypadków przed świętami, no bo mieliśmy 20, a potem któregoś dnia zrobiło się 7, 5, 3 i tak dalej, to po pierwsze się nie spina, po drugie, tak jak mówisz, testowanie, ale po trzecie przestało się spinać też jakby bronienie utrzymywania szpitala narodowego. Jeszcze mi względy praktyczne przyszły do głowy, ale to za chwilę, bo chodzi o lekarzy, ale przyszło mi do głowy, że wiesz, no mamy od 27 grudnia, no niby mamy dostęp do szczepionki. Ja się też temu narodowemu programowi szczepień przyglądałem i on też jest taki mocno, mocno teoretyczny, no ale jednak tych ludzi podatnych na COVID będzie ubywało, więc jest jeszcze pytanie, ile ten szpital będzie sens trzymać po prostu. No takie plotki korytarzowe, wszyscy mieli nadzieję, że do wiosny to spokojnie dojedziemy, nie? Czyli do marca, kwietnia będzie to Eldorado, może do czerwca, niektórzy chodziły legendy, że ktoś ma umowy do czerwca. Wiesz, tak naprawdę to daj Boże, żebyśmy go trzymali jak najkrócej, żeby on zaraz nie był potrzebny. Natomiast to oczywiście, tak jak mówisz, zależy od tego, jak będzie szedł program szczepień. Tu też są jakieś, ja też czytałem na Onecie ostatnio taki dosyć alarmistyczny tekst, że tu szału nie ma. No ale powinniśmy, wszyscy trzymamy kciuki, żeby ten program szczepień szedł jak najsprawniej. No ja też mam nadzieję, że moi dziadkowie się najszybciej zaszczepią, jak to możliwe. Ja sam się też zapiszę, więc jak tylko będzie można, więc jakby podsumowując, ja rozumiem i podzielam, jakby nie jestem takim, po tym co też widziałem, nie jestem takim krytykiem w czambuł, że to w ogóle jest jakby bezsensowny pomysł, czy tylko papierowa pokazowa. To w teorii, czy gdzieś tam na papierze wydaje się, że to mogłoby mieć sens, znaczy inaczej, to, że to jest PR-owa zagrywka rządu, to myślę, że możemy być prawie pewni, co nie wyklucza tego, że jednocześnie to mógł być szpital bardzo ważny w tym systemie obrony przed COVID-em. Ale jeszcze musiały być spełnione te warunki, o których mówiliśmy. Po to, o czym jeszcze pomyślałem, to tutaj też Sinsiul Złoty na czacie, znany niektórym również jako doktor Sinsiul Złoty, wspominał o tym, że wiesz, z okolicznych szpitali w Warszawie po prostu lekarze zostali wyssani do Narodowego. I zastanawiam się właśnie, czy to ma sens w takim rozumieniu praktycznym, bo zaczyna brakować lekarzy, wiesz, na przykład, nie wiem, anestezjologów na przykład wzięli na OIT, na intensywną terapię, wzięli i na przykład nie ma, nie wiem, w jakimś szpitalu okolicznym typu Otwock, Mińsk Mazowiecki, Żyrardów, może nie ma ludzi do zabiegów planowych, wiesz, bo na przykład jest za mało anestezjologów, nie? Tak, to jest... bo faktycznie ci lekarze i w ogóle personel medyczny zjeżdżał z całej Polski, jak mówiłem, no ale oczywiście z Warszawy go było najwięcej z oczywistych powodów, prawda? No ale to jest jakby część tego właśnie, o czym mówimy, w sensie jakby te szpitale, mówię szpitale, bo też biorę pod uwagę inne szpitale polowe, które być może będą otwarte, no one są jakby wyrwą w tym systemie, tak? Czyli mamy system, gdzie jest za mało medyków, dramatycznie za mało pielęgniarek na przykład jest było w Polsce w ogóle przed pandemią, a tu dokładamy kolejny szczebel, tak jak mówisz, oczywiście, no to jest słuszna intuicja, w sensie ja tego nie badałem od strony innych szpitali, ale wcale mnie ten wpis nie dziwi i on jest właściwie intuicyjny, że tutaj te szpitale będą wysysać jakby, no bo nie ma więcej medyków, prawda, to nie jest tak, że my, nie wiem, skądś sprowadzić samolotem, przywieźliśmy z jakichś krajów, gdzie cudem nie ma pandemii, no nie jest tak, więc oczywiście tak, znaczy też jest tak, że ci medycy jakby
na Narodowym sobie łatają trochę godziny, w sensie ja nie słyszałem o przypadku, żeby oni na przykład powiedzieli, a walę pracę w moim szpitalu, raczej to jest tak, no to raczej to jest na zasadzie właśnie też przerażające, że mam 24 u siebie godziny, jadę do Narodowego na następne 24 albo na 12, potem się prześpię chwilę i potem znowu, w sensie jakby... To jest patologia, która towarzyszy naszemu systemowi opieki zdrowia, czyli lekarze, którzy są ciągle na dyżurze. No tak, niby uregulowano ustawą, wiesz, że lekarze mają mieć te przerwy, tak jak, nie wiem, chyba w Szwecji, ale potem się okazało, to jest świetny myk, słuchaj, trzymaj się mocno tutaj krzesła, ponieważ okazało się, że większość lekarzy pracuje na kontraktach jako, wiesz, tak, jednoosobowe oczywiście. Działalności gospodarcze, tak, i nikt to nie obejmuje, więc oni latają z dyżuru na dyżur albo mogą siedzieć dwie doby. No ja gadałem z ratownikiem, który dokładnie mówił, jeździł w pogotowiu i mówił, że on zrobił 360-400 godzin, to on robi lekko w miesiącu, etatu nie miał chyba nigdy, zresztą co więcej, on nie zna nikogo, kto ma etat, bo w pogotowiu po prostu nie ma etatów, więc tam wszyscy są na tych kontraktach, a wszyscy pracują, bo jak nie pracujesz, bo na przykład sobie masz fanaberię jechać na urlop, wola Boga, albo zrobić weekend wolny z rodziną, albo no to nie zarabiasz, bo po prostu masz tylko za przepracowane godziny. 70 zł pisze, 7 stycznia NFZ pozwolił na ponowne uruchomienie zabiegów planowych tylko kto ma znieczulać. Czyli jednak jakiś kłopot z tymi anestezjologami jest. Dobra, Bartku, zadam ci takie lekkie pytanie na sam koniec, bo tu jeden ze słuchaczy nas zapytał, tak się trochę krygując, że może głupie pytanie. No ale no jakby rozmawiamy o tym i wychodzi na to, że Szpital Narodowy jest, wiesz, wypasiony. No więc padło pytanie o to, jak tam karmią. A bardzo dobrze. A bardzo dobre jedzenie. Ja jeszcze dodam, że też korzystałem z noclegu, czyli z pięciogwiazdkowego hotelu Regent, gdzie miałem też obiady regentowe. W cateringu, ale bardzo dobre. Śniadanie na wynos. Potem obiady o 12:00, co tam mieliśmy, kurczaka w panierce, ryż z warzywami, na kolację były naleśniki albo krokiety, potem był jeszcze lunch taki, znaczy taki, no nie lunch, tylko taka późna kolacja, czyli kanapki jeszcze na ten, więc ja jakby catering na Narodowym pierwsza klasa, chwalę sobie bardzo. No dobrze, czyli naprawdę pięciogwiazdkowy i bardzo drogi szpital, można powiedzieć. Bartku, dziękuję ci bardzo. No i super robota, no gratuluję ci. No. Dzięki wielkie, dzięki. Bo naprawdę się odbiło szerokim echem. Cieszę się, miło mi to słyszeć. Dziękuję ci bardzo, życzę ci miłego wieczoru. Trzymaj się, do usłyszenia. Dzięki, pozdrawiam. To był nasz pierwszy gość. Mam już tutaj sygnały w słuchawkach, że drugi już się też dobija, za chwilę porozmawiamy z redaktorem Piotrem Kurczewskim, ale najpierw zostawię Was na chwilę z odrobiną muzyki.
No i pani Bożena Breczko pisze tak. Autentyk ze szpitala, obiad, ziemniaki, mielony, surówka, pacjentka, ale ja poproszę wegetariańskie. Salowa zabrała z talerza kotlet. Na szczęście widelcem. Na szczęście widelcem, nie na przykład ręką. No i jest pytanie, jaki los miał potem kotlet? Co się z nim stało? Może na to pytanie pomoże nam odpowiedzieć redaktor Piotr Kurczewski, który już chyba jest z nami. Będziemy się przede wszystkim namyślać nad internetem i demokracją. Cześć Piotrze. Witaj, witaj Kornelu. Jak tam leci? No, rok 2021 jest na razie dla mnie łaskawy, także dzięki, nie narzekam. Słuchaj, Przemek Witkowski, doktor Przemysław Witkowski, wyliczył w zeszłym tygodniu, w środę, że jak na razie 2021 jest rokiem, w którym wypada około 0,66 przypału na dobę. To mało. Chodziło o ten nieszczęsny, wiesz, no po 6 dniach praktycznie codziennie jakiś przypał. Także myślę, że całkiem nieźle w tym roku 2021. Takiego mema nawet widziałem z tym człowiekiem, bizonem z Kapitolu. Czyli mem był taki, słuchaj, mem był taki. Jest człowiek z bizonem, no i jest rok 2020, po prostu katastrofa, COVID-y i tak dalej, a potem jest człowiek bizon i podpis. Rok 2021. Czekaj, potrzymaj mi piwo. No słuchaj, człowiek bizon to już jest postać jakby znana w świecie jakby tutaj memów i internetu, natomiast z nim jest bardzo ciekawy wywiad, nie wiem czy widziałeś, zrobił, BBC zrobił z nim wywiad. No jest to postać naprawdę bardzo ciekawa i idealnie pokazująca, jakie jest społeczeństwo QAnon i kim są ci ludzie, którzy właśnie szturmowali Kapitol tydzień temu. To jest, myślę, że to jest bardzo dobry temat, żeby się temu w ogóle przyglądać, tak przyglądać obywatelsko, ponieważ ten ruch QAnon jest ruchem, który pokazuje no naprawdę duży ekstremizm. To my trochę nie mamy kompetencji, żeby o tym rozmawiać w taki sposób zaawansowany, ale myślę, że warto zaznaczyć tutaj naszym słuchaczo-podglądaczom i słuchaczo-podglądaczkom, że warto to obserwować, że warto w ogóle patrzeć na to, jakimi mechanizmami się ten ruch kieruje. No bo facet zrobił furorę, szczególnie na Facebooku było dużo wpisów, że wow, co za stylówka, żeby nasi narodowcy tacy stylowi na przykład byli. Taki wpis też widziałem. Ale prawda jest taka, że to jest przerażająca. Rok 2021 i człowiek bizon łazi po Kapitolu, a Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych chowa się po pomieszczeniach i nie wiedzą, co się dzieje. Słuchaj, to, że on jest przerażający, to jedno, ale to, co on mówi, jest przerażające. Także sam jego wygląd to jest, jak to się mówi, małe piwo przy tym, co on mówi, bo ilość teorii spiskowych, takich naprawdę najdziwniejszych, które wypowiada jakby w zdaniu jednym ciągiem, no tam, że tak powiem, no to, co on mówi, nawet nie stało na półce koło prawdy ani koło logiki, więc jest to przerażające, jeśli posłuchać tego człowieka, ale mówi w sposób bardzo taki wewnętrznie spójny, w swojej takiej chorej logice, ale mówi bardzo takim kwiecistym angielskim, bardzo dobrze ułożonym, dobrze intonuje słowa, robi efektywne pauzy, gestykuluje, więc na pewno będzie miał wielu słuchaczy i wielu ludzi będzie, szukając informacji, będzie niestety kierowało się w kierunku ludzi jemu podobnych. No wiesz, to jest właśnie przerażające, bo ten człowiek mówi właśnie w taki sposób bardzo składny, nie jak człowiek za przeproszeniem z lasu. Tutaj wiewiórze się nie obrażaj, nie oburzaj na nas. Chodzi o pewną taką metaforykę, a nie o to, że mamy coś do ludzi z lasu. Ale właśnie ta taka składność, wiesz, ten sposób przekazu,
który jest taki płynny, pewny, no to mu zagwarantuje posłuch. To mu zagwarantuje posłuch właśnie wśród wielu ludzi, którzy mają dosyć duże problemy z takim no, aparatem logicznym, z tym jak patrzą na rzeczywistość, jakim pewne rzeczy można sprzedać. To jest rzecz, która mnie fascynuje od jakiegoś czasu, również w ruchu na przykład antyszczepionkowym. To jest to, że oni w ogóle nie widzą tych swoich logicznych błędów, idą w zaparte, wiesz, i to wszystko jest poukładane. I do tego dochodzi właśnie tutaj ten punkt kluczowy, o którym będziemy też rozmawiali, czyli o internecie. Nie wiem, czy widziałeś Social Dilemma, który wypuściło jakiś czas temu, platforma Netflix, który wypuściła. No i właśnie, facet, który stworzył algorytm, szanowni nasi tutaj, widzowie i widzki, sam mówi, żeby go blokować w tym momencie, żeby wyłączać tą automatyczną listę, bo ten algorytm, który podpowiada kolejne filmy, no na przykład pogłębia te poglądy antyszczepionkowców, bo oni coraz bardziej utwierdzają się w prawdzie, bo trafiają na kolejne produkcje antyszczepów takich. No. Tak, i jak najbardziej z tym się zgadzam. Ja jeszcze wracając do tego, co mówiłeś wcześniej, a propos tej sztucznej pewności siebie i tego, że w jednym zdaniu można powiedzieć całkowite bzdury i fakty i nawet nie mrugnąć okiem i ludzie to kupują. Powiem ci szczerze, jest jeszcze gorzej. Nawet w obliczu konfrontacji z prawdą i udowodnienia, że to, co tam ci ludzie jakby mówią, jest wewnętrznie sprzeczne i nielogiczne, jest po prostu kłamstwem, im to nie sprawia problemu. To mówią wprost. Oni nie uciekają od kłamstwa. Oni mówią, może kłamałem, dobrze, ale nigdy nie może mieć pewności. Może mnie tu nie ma, może jestem hologramem. Może pan jest reptylianinem. I oni mówią to bez mrugnięcia okiem. Więc jakby nawet w obliczu kłamstwa i przedstawieniu faktów sprzecznych z jego teorią, nie wycofują się, wręcz przeciwnie, wręcz atakują ze zdwojoną siłą. I to jest niepokojące i to jest naprawdę duże zagrożenie. Tak, pomyślałem, wiesz co, nie wiem, czy kojarzysz Pizzagate. Czy kojarzysz Pizzagate? To jest jeden z koronnych przykładów, jak to wszystko może źle pójść. A mianowicie oskarżano Hillary Clinton i kilku innych ludzi, na przykład Billa Gatesa, o to, że mają taką klikę, która w ogóle trzyma w jakiejś piwnicy, jakiejś pizzerii dzieci i je tam gwałci. No i facet parę lat temu poszedł tam z bronią do tej pizzerii i dopiero pod bronią, trzymając tych pracowników pizzerii, zdał sobie sprawę, że tam nie ma piwnicy, że tam nawet nie ma piwnicy. Ale jest pytanie, czy on przypadkiem nie myśli sobie, że go oszukano, że jakoś go, wiesz, że wiedzieli, że go podsłuchiwali i zanim dojechał, to zalali piwnicę na przykład. No tak jak ci mówiłem, mimo że żadne fakty nie przekonają tych ludzi do tego, że ich teorie są błędne. Ja widziałem właśnie zresztą świetny dokument o Pizzagate i to, co dla mnie było przerażające, to, że ten lokal to jest pizza rodzinna. Organizująca bale dla dzieci, tam jest dużo stołów do ping-ponga. Ogólnie sfokusowani, że tak powiem, są na dzieci. Dlatego stąd też zarzut o ten podziemny krąg pedofilski. Ale ten człowiek, który został zatrzymany właśnie z bronią automatyczną zresztą rok temu czy dwa lata temu w Waszyngtonie, on pojechał tam bronić dzieci w swoim założeniu, żeby ratować dzieci będące trzymane w piwnicy i chcąc ratować dzieci, wszedł do lokalu i trzymał dzieci pod bronią automatyczną, mierząc im jakby w głowę. I zobacz, jakie to jest wewnętrznie sprzeczne, prawda? Narażasz dzieci niewinne na śmierć, a dalej masz obronę dzieci na ustach. I to nie jest, dla tych ludzi nie jest to wewnętrznie sprzeczne. Nawet tak skrajny przypadek.
No to wiesz, klasyk, czyli taki żart, wiesz, że obrońcy życia poczętego, tak zwanego, również wyznają zasadę, wszedłeś na moje podwórko, to mogę cię zabić, tak? No i kary śmierci. No, i kary śmierci właśnie, i są za karą śmierci, czyli mówią, że każde życie jest ważne, musi być chronione już od poczęcia. Tu jakby odchodzę na razie, bo nie chcę iść dzisiaj drogą aborcji, ale wiesz, z jednej strony mówią, że każde życie jest święte, a z drugiej strony on wszedł na mój trawnik. Tak, tak jak pamiętasz, rozmawialiśmy o tym nie raz zresztą, jakby tutaj chodzi o też zbalansowanie tych wartości. Tutaj jakby czyjeś życie jest tak samo ważne jak moja godność albo moje dobra doczesne. I w obronie rzeczy, które dla każdego racjonalnego człowieka jakby mają mniejszą wartość, czyli na przykład moje drzwi wejściowe są mniej warte niż czyjeś życie po prostu ludzkie, to właśnie dla takich obrońców jakby są to wartości równorzędne. Szyloma skomentował, od poczęcia do naturalnej kary śmierci. Bardzo dobrze powiedziane. Tak, a Jozin Talin pisze, każdy plemnik jest święty. Mam wrażenie, że jest to nawiązanie do sketchu Monty Pythona. Na pewno to jest to. Mrugnięcie okiem. Słuchaj Piotrze, tylko tak szybko rzucę, a nawet nie szybko, bo to jest rzecz bardzo ważna. Kochani, zbiórka na mikrofony i kamery dla redakcji Resetu Obywatelskiego ma już 1027 zł na swoim koncie. Jesteście naprawdę fantastyczni. To są już ponad dwa zestawy. To są dwa zestawy i komplet słuchawek dla nas. Bardzo, bardzo dziękuję w imieniu redakcji i swoim również. Fantastycznie. Jesteście naprawdę świetni. O, Asiator tutaj wam przesyła też serduszka. Nasi słuchacze and widzowie. Słuchacze Resetu są znani ze swojej niesamowitości, więc tylko mógł się podpisać i też pogratulować. Także naprawdę bardzo, bardzo wam dziękujemy. No i właśnie, słuchaj, nie spotkaliśmy się tutaj dla zabawy. Internet i demokracja. To jest tak. Bardzo ciekawy przypadek, że zablokowano wszystkie konta Donalda Trumpa, bo no, pojawiło się sporo głosów, że wiesz, no super, to podżegacz, bo zobaczcie, co się stało tydzień temu, bo ludzie weszli na Kapitol. No i tutaj pojawiają się dwa pytania takie na początek, na gorąco jakby. Zuckerberg mówi, blokujemy przynajmniej do końca jego kadencji, żeby nie podżegał Facebooka. No i co? No i pierwsze pytanie, jakie się pojawiło, również w mojej głowie było takie, a czemu tak późno? Jak on to robi od cały czas, coś takiego, wiesz? To czemu tak późno, skoro taki ruch? To jest pierwsze pytanie. No słuchaj, no jak najbardziej z tobą się zgadzam, bo jakby spojrzeć na stan faktyczny, to między tym wpisem zeszłej środy, a wpisami z zeszłych ostatnich 4 lat, stan faktyczny się nie zmienił, tak? Donald Trump jest dalej prezydentem. Urzędujący, ma pełnię władzy, mówi to, co mówił, retoryka jest ta sama, prawo w Stanach, jakby wolność słowa się nie zmieniła, więc tutaj żadnych prawnych też obostrzeń nie ma, więc dokładnie nie ma żadnego powodu, dla którego teraz jest coś innego niż przez ostatnie 4 lata, więc to nie tylko tobie takie pytanie się nasuwa, lecz wielu obserwatorom jakby dziennikarzom. To, co ciekawe jest, to jest też zakres tych banów, że tak powiem, bo to różne media, różne media społecznościowe różną taktykę zastosowały. Mhm. No najgrubiej poszedł Twitter, który zablokował konto Donalda Trumpa na wieczność. Do żywości, do naturalnej śmierci, tak, przy zastrzeleniu. Tak, tak jest. Więc tutaj jakby mi się wydaje, że najbardziej racjonalnie tutaj postąpił Facebook, który do momentu urzędowania Donalda Trumpa zawiesił mu konto, gdyż powiedział, że Donald Trump jako osoba prywatna może głosić, z wolność słowa głosić swoje poglądy, natomiast jako urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych
no tutaj jakby Facebook na to sobie nie może pozwolić. Jest trochę to pokrętną logiką, no ale jest jakimś próbą uformowania tego stanu, który mamy na dzień dzisiejszy. Bożena Breczko pyta, a czemu tylko Trumpa i w ogóle jakim prawem? No i tu się pojawia właśnie ten problem, pani Bożeno, który po pierwsze pokazuje, że nie mamy właściwie żadnej regulacji prawnej mediów społecznościowych. A czemu nie mamy takiej regulacji? No bo to jest wszystko prywatne. Jakby jeśli patrzeć na to, nie wiem, czy się ze mną, Piotrze, zgodzisz, ale jeśli patrzeć na to z takiej perspektywy, to i Twitter, i Facebook, i YouTube mogą sobie zablokować każdego, no bo mają takie, a nie inne zasady, a poza tym są prywatną firmą i stwierdzają w pewnym momencie, ten gość nam nie pasuje, no to wypad. No po prostu wypad. Jak najbardziej, no to jest taki właśnie wątek taki neoliberalny, który się przewija bardzo często właśnie w rozmowach, że jest to prywatna firma i to jest całkowicie w ich kompetencji, w ich działaniu i, że tak powiem, brzydko w ich widzimisię. No. Ale ja tutaj oczywiście się nie zgodzę jakby z tym, bo tutaj jakby to jest byłoby to prawdą w idealnym świecie, gdyby mediów społecznościowych były dziesiątki, dostęp był równy i te firmy działały na zasadzie wolnego rynku. Tak naprawdę doskonale wiem, że są monopolistami, więc taki argument, że jeśli Donald Trump nie chce być na Twitterze, niech idzie gdzie indziej, no jest trochę chybiony, bo tak naprawdę jest Twitter i długo, długo nic. Więc tak naprawdę Twitter działa tak naprawdę silną ręką monopolisty. Nie mając no, mandatu tak naprawdę żadnego. Więc ja tak pomyślałem, tak, oczywiście taką ekstrapolację się tutaj pobawiłem przed naszym wejściem, ale pomyślałem właśnie, no, że to jest ten świat cyberpunka, o którym mówiliśmy. To jest właśnie świat, w którym rządzą korporacje. Kiedy korporacje mają swoje sądownictwo, swoją władzę, swoje szpitale, swoje mieszkalnictwo i to one tak naprawdę pokazują, gdzie jest granica tego, co może nie co dobre, co złe, ale co, że tak powiem, ujdzie, a co nie ujdzie. Bo mimo, że oczywiście Facebook daje nam możliwość bycia na nim i nie bycia, ale tak naprawdę dla kogoś, kto zajmuje się zawodowo polityką, nie ma tutaj wyboru, jest skazany na Facebooka. Wszyscy powoli zaczynamy być skazani na Facebooka, bo dużo rzeczy takich związanych po prostu z aktywnością życiową się tam dzieje i jesteśmy tym monopolistą uwiązani, no bo weź jeszcze na przykład w zespole, w którym pracujesz, jakimś w pracy, spróbuj powiedzieć, nie będziemy się komunikowali przez Facebooka, no weź, bo wszyscy go mają. Ja 10 lat temu podjąłem taką próbę, stwierdziłem, że na Facebooku nie ma nic, co mnie kręci i podnieca, więc go po prostu wyłączyłem. Wyłączyłem go, stwierdziłem, nie będę tam zaglądał i to okazało się, że jest kłopot, bo nie wiem, co się dzieje na studiach często. To widzę, że to jest nas dwóch, bo ja tak samo byłem, na Facebooku na początku byłem, bo jeszcze byłem, mieszkałem w Stanach, tego go założyłem, w Polsce go skasowałem. I troszkę taka presja społeczna jakby powolutku zmusiła mnie z powrotem na instalację właśnie z powodów towarzyskich, też trochę zawodowych, kulturowych, że człowiek czuł się coraz bardziej odsunięty, coraz bardziej poza i, że tak powiem, te macki korporacji jakby wciągnęły mnie z powrotem. A propos tych macek korporacji, bo wspominałeś właśnie o tym takim cyberpunkowym świecie, wiesz, no Philip K. Dick, już dawno, dawno temu, bo w latach 60. opisywał, zresztą to świetnie widać nawet w ekranizacji Blade Runnera, Ridleya Scotta, no doskonale widać, jak te, no świat może nie wygląda w ten sposób, miałem kiedyś zajęcia ze studentami już na UW, gdzie no pokazałem jakby, wiecie, no zapowiadano i tu właśnie pokazałem, wiesz, screen z jednej części Blade Runnera i mówię, tak to miało wyglądać, miały być te roboty i tak dalej, a tymczasem, no może wam czasem rumba kostki obić, która odkurza. Ale nie miałem wtedy takiego spojrzenia na to, jak ty o tym teraz powiedziałeś, że jednak jesteśmy uwiązani korporacjami w trochę inny sposób,
No bo one nam mówią, co przyjdzie, a co nie. To jest właśnie YouTube, to jest właśnie Twitter, to jest Facebook. I one to monopolizują. No. One to po prostu monopolizują. Jakby nie masz wyboru. Nie masz wyboru, nie masz takiej palety. Możesz być albo nie być. O, może być tak. A umówmy się, że osoby dla osób publicznych w tym momencie, no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś teraz startował na jakieś stanowisko publiczne, czy to na posła, senatora, kongresmena w Stanach, prezydenta, i żeby nie miał aktywnych mediów społecznościowych. Nie, to jest po prostu wtedy nie istnieje. Nikt nie wie, że on był w Pcimiu Dolnym. No. On, oprócz ludzi z Pcimia Dolnego, ale oni też się nie dowiedzą, że on przyjechał z samych plakatów w mieście. No. No bo będą patrzeć na Facebooka i na swój feed. Tak. Także to jest złożony problem, bo z jednej strony no, są pewne plusy zablokowania. Nie wiem, czy słyszałeś też o czymś takim jak Parler. Nie słyszałem. No to słuchaj, jest taka platforma Parler, na którą Donald Trump jakby był zmuszony się przenieść, jak go już wszędzie zablokowali. Bo Twitter go na chwilę odblokował po tym Kapitolu, a potem go już zablokował dożywotnio i cześć. No i przeniósł się na Parlera, zrobił się tam wzmożony ruch, wszyscy zaczęli to pobierać. No i sklep Google'a właśnie, Apple'a i Amazon zablokowali możliwość ściągania tej aplikacji, wywalili ją w ogóle ze sklepu, bo mogą, więc to zrobili, bo mają w tym jakiś cel. Może chcą pokazać, że nie lubią Trumpa, nigdy nie lubili i może to jest aż tak proste i czyste. A może nie. Może chodzi o to, żeby na przykład przypodobać się nowemu gabinetowi i nowemu prezydentowi. No ja bardziej pomyślałem, żeby skasować jakąś rodzącą się, wiesz, konkurencję, więc bo jednak są to firmy, dla których najważniejsza jest zyskowność i trzymanie tej palmy pierwszeństwa i bycia monopolistą, więc każda nowa platforma jest dla nich zagrożeniem, więc tutaj jakby... Tak, ale wiesz, to nie Facebook zablokował Parlera, tylko sklepy, z których mogłeś to pobierać. Czyli tak naprawdę producenci oprogramowania i urządzeń, z których korzystasz na co dzień, a jednak ograniczyli pewną funkcjonalność, twierdząc, to nam się już nie podoba. Tak, no, dlatego tak jak mówiliśmy, tak, czy tak naprawdę ta uda tego wyboru, który mamy, tak? Bo to jest jakby nam się daje takie złudzenie, że mamy wybór. A tak naprawdę te algorytmy tak naprawdę coraz bardziej zaczynają nami sterować i jest to coraz bardziej widoczne. I zresztą na podstawie Stanów Zjednoczonych właśnie tych wydarzeń z zeszłego tygodnia to już było jakby pokazało jakby rozmiar tego, który na razie w Stanach jest większy niż u nas, ale jakby no. Pytanie tylko, kiedy do nas jakby to dotrze, tak? W taki sposób, jaki jest to w Stanach, a biorąc pod uwagę, jak bardzo spolaryzowane jest społeczeństwo amerykańskie i jak spolaryzowane jest nasze społeczeństwo, no to obawiam się, że szybciej niż nam się wydaje. Pani Marta Hoppe zadaje nam ciekawe pytanie, które można różnie zinterpretować. Czy osoby publiczne powinny głosić poglądy, które są kłamstwem? No i właśnie, to jest bardzo wielopłaszczyznowe pytanie, bo z jednej strony można na przykład głosić poglądy, z którymi się nie zgadzam, reprezentując coś innego, czyli jestem za A, mówię o B, bo pełnię taką funkcję, czyli występuje takie zjawisko, wiesz Piotrze, autocenzury. Po prostu pełnię pewną funkcję, więc przestaję mówić. Na przykład to może mieć pewne bardzo poważne konsekwencje i duże niebezpieczeństwo nieść. Czyli jesteś na przykład politykiem, społecznikiem, dostajesz jakiś wyższy urząd i automatycznie odcinasz się od dyskusji o aborcji. Nieważne, z której jest tej strony, ale okazuje się, że przychodzi szef kampanii, czy tam szef social mediów w partii, jakiś twój tam pomocnik od social mediów, nieważne, i mówi tak, wiesz co,
spadną słupki, jakby to nie trenduje, czy jak oni tam mówią, ci ludzie od social mediów, to nie działa, wiesz, na twoją korzyść. Nie mów o tym. Albo powiedz w odpowiedni sposób. To jest jedna z tych rzeczy. Druga rzecz jest taka, że jeśli ktoś jest bardzo taki, jakby klasa polityczna na świecie nie za bardzo to pokazuje, ale powiedzmy, że trafiamy na takiego Franka Underwooda z House of Cards, który jest tak wykalkulowany, że no, genialnie tweetuje, genialne wpisy na Facebooku robi, osiąga tym swoje cele, ale w głowie ma zupełnie co innego i do zupełnie czego innego dąży i my się nie połapiemy, że on to zrobi. No to już wiem, to już jest pinki i mózg, po prostu zawładnięcie światem na najwyższym levelu, ale zobacz, a to są tylko dwa aspekty, które mi przyszły do głowy tak na gorąco. No jak najbardziej tutaj. Ja pomyślałem o innym aspekcie, takim a propos tej autocenzury, bo to politycy, to mi się wydaje, że tutaj to jest temat tutaj, tu wchodzi na moralność, prawda, i też, bo my mamy taki imperatyw, że polityk jednak musi być moralny, że to co on mówi musi być prawdą, jakby no, zaczepione w takim skutku przyczynowo-skutkowym, więc to co mówi, to co głosi musi żyć w tym przekazaniu, bo według tych przekazań. No rzeczywistość wygląda inaczej, to obaj wiemy. A propos Donalda Trumpa, były badania, które pokazywały ilość, a propos właśnie do pani Marty, odpowiedzi na pytanie. Były badania, które pokazywały podczas przemówień publicznych, jaki procent twierdzeń prezydentów amerykańskich był niezgodny z prawdą. O dziwo był to odsetek dość duży, bo to był odsetek około między 20-30% słów wypowiadanych przez amerykańskich prezydentów. Okazywało się, że później w jakimś okresie czasu mijało się z prawdą, albo szybciej lub później. Barack Obama miał dość przyzwoity ten wynik, bo był gdzieś tam w dolnej części tych badań, miał tam około 20%. Natomiast w pierwszym półroczu urzędowania Donald Trump pobił wszelkie rekordy. Było u niego kłamstwem czy częściową prawdą, to też było tak jakby podzielone, było ponad 60% tego, co mówił. Więc ogólnie 2/3 słów wypowiadanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych było albo kłamstwem wprost, albo półprawdą, czy ukrywaniem się przed prawdą. I na nikim nie zrobiło to wrażenia. Przez pierwsze pół roku ludzie narzekali, jakby mówili, że no, Trump jest kłamcą, błaznem, wręcz idiotą, nie można wierzyć jemu to, co mówi, on mówi jedno, administracja drugie. No i wszyscy jakby przyszliśmy na tym do porządku dziennego, więc to nie jest tak, że my nie wiemy, tak? Trochę to jest przykre właśnie, że my wiemy, widzimy to, jest przed nami, nikt nie musi tego ukrywać. Tak jak widziałeś, jest Frank Underwood, który w zaciszu będzie nas oszukiwał. No, to jest taka romantyczna wizja. Bardziej rzeczywista jest taka, że on nie będzie robił tego w cieniu gabinetu, będzie to robił przed kamerami, na naszych oczach, a my i tak będziemy jakby mu wierzyć. To jest ta przyszłość prawdopodobna. Nie będziemy wierzyć, ale nie będziemy z tym robić. Tak. My będziemy wiedzieć, że on kłamie, on będzie wprost mówił, że kłamie, a my i tak będziemy patrzeć, jakby co on robi i może nie aktywnie, ale pasywnie jakby to wspierać i przychodzić nad tym do porządku dziennego. Tak, to jest też taki problem, który można powiedzieć, że w trochę innym wymiarze poruszałem z poprzednim naszym gościem, z Bartkiem Józefiakiem, bo rozmawialiśmy o słupkach covidowych, które się pojawiają codziennie, wiesz, na portalach informacyjnych. Myśmy bardzo szybko przeszli do porządku dziennego, wiesz, nad 100 stówami zgonów dziennie, wiesz. Albo 20 tysięcy zakażeń, wiesz, zaczęliśmy na to patrzeć, tutaj porównałem to, to no okej, tu mamy COVID, a tu jest prognoza pogody, no i dobra, 300 umarło, 7 stopni i śnieg. Tak, jakby, słuchaj, to zresztą tutaj jakby, wiesz, całkowicie z tą się zgadzam, tutaj ja się natrafiłem na taki jakby przypadek, co też mnie zaciekawił, że z kim nie porozmawiałem, ze wśród znajomych, a mam znajomych też z różnych opcji politycznych, wszyscy wiedzą, że te statystyki były zakłamane. I to ludzie jakby wspierający trochę PiS i niektórych z bardziej z prawej strony, Konfederacji, wszyscy mówili wprost.
że te statystyki nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I co z tego wynikło? Wszyscy przychodzi na tym do porządku dziennego. I wiesz, tak. To jest smutne, że oglądamy te, wiesz, to dotyczy ludzkich żyć, to jest jakby no, podstawowy jakby problem, który dotyczy nas wszystkich. I tak jak powiedziałeś, i patrzymy na to jak na prognozę pogody. Pani Marta pisze, mamy przykłady w Polsce, mamy premiera, który jest kłamstwo i super, niech premieruje dalej. To o tym już mówiłeś, Piotrze. I tak, pan Sławomir pisze, uważam, że to nie jest rola firm zarządzających mediami społecznościowymi, żeby oceniać, co jest kłamstwem, bo mogą działać intencjonalnie i na przykład blokować wszystko, co jest prawdą w danej kwestii. I to też jest prawda. To też jest, panie Sławomirze, prawda. Dlatego pojawia się taka kwestia uregulowania tego w jakimś stopniu. Ja poszedłem nawet dalej ostatnio u siebie w domu, słuchaj, bo zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy nie uregulować w prawie pracy kontaktów, na przykład przez media społecznościowe. O ile masz fanpage, ktoś do ciebie pisze, bo jesteś freelancerem, to niech sobie pisze. Twoja sprawa, jak zarządzasz pracą, wiesz, ale jeśli ktoś, nie wiem, nie wysyła maili i po, powiedzmy, 17, kiedy skończyłeś pracę, wypisuje do ciebie na Facebooku w sprawie pracy, w prywatnej wiadomości, tak? Już na Wallu to już by było w ogóle świetne, gdzie są rozliczenia za zeszły wtorek, no ale dobra, żarty żartami. Ale wiesz, co chodzi, buduje się pewien taki coraz poważniejszy problem związany z pracą, bo w pracy zaczęliśmy być cały czas zaczęliśmy być w sieci, no i kurczę, piszą do ciebie na Facebooku na przykład o 20, bo mi się coś przypomniało. To powinno być jakoś regulowane na przykład w kodeksie pracy, który tego zabrania. Więc wiesz, no i dokładnie tak jak mówiliśmy, ale są to prywatne firmy i ktoś może powiedzieć, no jakby czemu nie, jeśli jest taka możliwość, korzystajmy z nich, bo no to co tutaj jest, nam się wydaje zagrożenie, to jest dość takie podstawowe, jakby może nie to problem, ale jakby tutaj zjawisko, no mimo wszystko te władze, które wybieramy, no to jest, sam wiesz zresztą, że jakby no kwestia wyboru władzy, no to jest kwestia jakiejś umowy społecznej. Czyli my umawiamy się z ludźmi, których wybieramy, że będą sobą reprezentować X, Y, Z. Natomiast z prywatnymi firmami się na nic nie umawiasz. One są tylko po to, żeby być zyskowne, żeby mieć zyski i tak naprawdę dają ci produkt, za który musisz płacić, więc z nimi nie masz umowy żadnej takiej społecznej, takiego kontraktu moralnego. Tutaj jakby wszyscy wiemy co, jakby dostajemy wielki plik wordowski, który ma 97 stron i wszyscy zjeżdżamy przez sekundę, przejeżdżamy te 97 stron i klikamy, zgadzam się. I tutaj nie ma dyskusji, nie ma tego, ale najgorsze jest, że wszyscy to klikamy, ten mały kwadracik, I agree, wciskamy i sprawa jest zamknięta jakby pod względem prawnym. Zresztą były takie badania kolejne, oczywiście amerykańscy naukowcy, jak to sam wiesz na pewno, że jeśli mielibyśmy czytać wszystkie umowy licencyjne, które podpisujemy w ciągu życia, zgadnij, no w ciągu roku, o, jeśli mielibyśmy wszystkie czytać umowy licencyjne, to w ciągu roku ile zajęłoby to nam czasu? Wiesz co, ja kiedyś słyszałem o tym badaniu i nie pamiętam, to było kilka dni chyba. Ponad miesiąc. Ponad miesiąc, no widzisz. To sens zajmuje nam między 3 a 4 miesiące. Plus ponad miesiąc na... Czytanie tylko umów licencyjnych, które jeśli mieliśmy przeczytać wszystko, co podpisujemy. No właśnie. To jest też przerażające. To powinno być uproszczone. No ale dobra, poruszyłeś jeszcze jeden taki wątek mi tutaj wpadł, jak o tym mówiłeś, czyli o tym, że firmy mają być zyskowne i o tym, że... No, nie lubię używać słowa suweren, bo ono od lat nie działa, ale masz tak, masz polityków, wybierasz ich, jest jakaś umowa społeczna, tak jak mówiłeś, ale w wypadku Facebooka, Twittera, tak naprawdę masz usługę, która jest darmowa i podpisujesz tylko jakąś licencję, klikasz OK, zgadzasz się na te zasady, jakie tam są, zwyczajnie czytając, bo wolisz pospać, no to wychodzi,
że wolimy pospać zamiast czytać umowy licencyjne. No i właśnie, nie możemy tak naprawdę niczego wymagać, bo dostajemy to jeszcze za darmo. To oczywiście też, jak widziałeś Social Dilemma, to dobrze wiesz, że nie dostajesz tego za darmo, bo twoje dane są w tym momencie walutą. I to ty stajesz tym, tak naprawdę, ty stajesz się na sprzedaż. Tak, no doskonale wiemy, to jest taka złota zasada, którą usłyszałem od jakiegoś właśnie speca, od mediów, powiedział, nie ma darmowych mediów, jeśli nie płacisz za to gotówką, płacisz czymś innym. I w większości są to dostęp do twoich danych, które zresztą chyba 2 lata temu po raz pierwszy jakby na giełdzie jakby największym surowcem, za które jakby jest najwięcej zapotrzebowanie, są właśnie dane osobowe, przeskoczyły ropę rok czy 2 lata temu. Także to jest największy surowiec dzisiaj na Ziemi, więc tak, jak najbardziej. Tak, to no, wielu specjalistów to potwierdza. Dzisiaj miałem okazję słyszeć rozmowę z redaktor Sylwią Czubkowską, która też właśnie mówiła, że no, to jest w tym momencie największa waluta, wrażliwe dane. Piotrze, zrobimy chwilę przerwy. Dobrze. Puścimy trochę muzyki, posłuchamy i widzimy się za chwilę. Biop-hop, wyrofull. Bardzo mi się podobała ta nuta. Szanowni, kochani, 1527 zł już jest na naszej zrzutce na sprzęt. Bardzo wam dziękuję, naprawdę. No jestem poruszony dzisiaj, że tak nas wspieracie. No jestem w szoku, także, ale spodziewałem się tego, mówiąc szczerze, jakby po słuchaczach. Nie spodziewałem się niczego. Tak to musisz ująć, że to takie miłe zaskoczenie, takie pozytywne. Jak najbardziej. No i właśnie. I social media. Cały czas mielimy social media, a może nie mielimy.
Mieliby, no bo tak jak sami trochę wiesz, no nie mamy za bardzo wyboru, no. To właśnie to jest, no zresztą sam zobacz, no obejrzałeś Social Dilemma, tak? No i zmieniłeś, no trochę byłeś wstrząśnięty zapewne, trochę nawet wiesz, może nie spałeś godzinę albo dwie po prostu, no ale zmieniłeś swoje nawyki? To znaczy, nie chcę kłamać, że jestem jakimś wyjątkiem od obowiązujących reguł, ale ja trochę to życie elektroniczne, przynajmniej jeśli chodzi o Facebooka, mam poukładane. No jakby dlatego, że ja w pewnym momencie parę lat temu wyłączyłem absolutnie wszystko, co mam na tablicy. Bo wiesz, dodawałem tam tych ludzi wszystkich, żeby się obserwować. W pewnym momencie zrobiło się tego tyle, a stwierdziłem, ja nic z tego nie mam. Ja nic jakby nie zyskuję. A że już byłem skazany, bo to już było po tym etapie odcięcia się od social mediów na parę miesięcy, stwierdziłem, no drugi raz tego nie wyłączę. I była wtedy taka opcja, nie wiem, czy ona jest teraz dostępna w tym nowym Facebooku, ale co zrobiłem? Wyłączyłem absolutnie wszystkich ze swojej tablicy i przez pewien czas, dosyć długi, miałem taki komunikat, jak wchodziłem na Facebooka. Dodaj znajomych, nie mamy ci co pokazać. Cudowne, Arkadia po prostu, mityczna kraina. Osiągnąłeś, ja no, sobie gratulacje. Wejść konkretnie w menu, w jakąś grupę i tak dalej i powiedzieć ok. Jest to bardzo trudne, żeby taką higienę zachować. W tym momencie tak moja ściana nie wygląda z różnych powodów. Chociażby takich, że muszę trochę obserwować, co się dzieje, na przykład co piszą redaktorzy, dziennikarze, o czym napisali, bo szukam też dla was, słuchaczki, słuchacze, podglądaczki, podglądacze, szukam po prostu tematów. Plus jest jednak kilka wartościowych osób i woli, które warto obserwować, ale jak porównuję to z tym, co się dzieje u innych na ścianach, ja nie mam znajomych z liceum na wallu. Ja i tak z nimi nie utrzymuję kontaktu. Co mnie obchodzi, że się komuś urodziło dziecko? Jak od 10 lat z nim nie gadałem. Mam wstydzić jakieś obłudzie, stare gratulacje. Ja nawet nie pamiętam, czy Marcin, czy inny Karol, czy kto tam ze mną chodził do klasy, ściągał ode mnie na klasowce z francuskiego. Ja nie pamiętam. To po co mam się tym faszerować na przykład? Więc mam troszeczkę inne podejście. Jakby staram się mieć takie podejście bardziej zdroworozsądkowe. Ja tego Facebooka za często nie przeglądam, bo jak wiesz, pracowałem też w medium, gdzie zajmowałem się social mediami, a po prostu nie lubię na to patrzeć. Ja mam alergię już na sam niebieski kolor, ale wiesz, to tylko tyle. To wystarczy, to jest jakby bardzo zdrowe podejście i tak naprawdę to jest jedyny kierunek, to musimy sami na sobie tego wymagać, tak? I sami na siebie nałożyć te ograniczenia, bo nikt inny za nas tego nie zrobi, bo to jest tylko wyłącznie w naszym interesie, bo nie jest to w interesie tych korporacji, nie jest to w interesie rządów, mediów, to tylko my jesteśmy w stanie zadbać o nasze zdrowie psychiczne, a jeśli pozwolisz, Jozin Stalin napisał, ja bym wprowadził techniki myślenia i metody oceny jakości informacji. W szkołach skandynawskich są już takie przedmioty. Ocena właśnie informacji, unikanie fake newsów, odróżnianie informacji szkodliwych czy nieprawdziwych od i techniki zdobywania informacji i oceniania ich wartości. Także w krajach bardziej progresywnych od naszego, jeśli chodzi o edukację, to już takie przedmioty są coraz częściej wprowadzane, bo to jest przyszłość, i znaczy to jest przyszłość, to jest teraźniejszość, ten wszystkich otaczek dotyczy, więc oby jak najszybciej, też u nas. Właśnie, przedmioty tak, tutaj pani Marta Hoppe jeszcze też o tym pisała, żeby coś takiego o social mediach na przykład wprowadzić. Techniki weryfikowania informacji jak najbardziej. Czekaj, bo piszę jedną rzecz, Aśka ją wrzuci w komentarzach albo też tutaj na dole ekranu, o tu. Jest taka wtyczka, bardzo ją polecam, to jest NewsGuard, to jest wtyczka do weryfikowania prawdziwości informacji w różnych źródłach. Ona jest do wszystkich przeglądarek, no i prosta sytuacja, kiedy wchodzicie
na strony informacyjne, to NewsGuard albo pali się na zielono, albo na czerwono, albo wcale. Jest to bardzo przydatne narzędzie. Niestety, też patrząc na tą polaryzację, chociażby proszczepionkowcy, antyszczepionkowcy. No już do antyszczepów nie dotrze, że NewsGuard robi jakąś robotę, no bo to też będzie, no wiadomo, kłamstwo dla nich, prawda? Ale wtyczka jest bardzo fajna, była robiona we współpracy z jakimś uniwersytetem w Stanach i oni się rzeczywiście przyglądają tym informacjom i sprawdzają te źródła. Więc jest to bardzo fajna rzecz, żeby się przed tymi fake newsami też bronić po prostu. Skoro nie mieliśmy takich przedmiotów w szkole, jak mają Szwedzi. Tak, no i oczywiście, bo ja też jakby kieruję się też inną zasadą, bo nie każdy ma takie, jak już to powiem, kompetencje, żeby tutaj jakby, że tak powiem, wprawnie tutaj poruszać się po rynku medialnym. No ja po prostu jakby bazuję na szanowanych dziennikach. To jeszcze się sprawdza w dzisiejszych czasach. W sensie, jeśli jest jakiś news, to patrzę, czy jest na BBC, czy jest na New York Timesie, na Le Monde jakby. I jeśli tam jest, no to już jest taka lampka, że mogę szukać dalej. Jeśli to jest tylko na jakichś blogach i tak dalej, no to już dla mnie jest to, jako dla dziennikarza, bo jednak jestem dziennikarzem, jest dla mnie też czerwona lampka od razu, więc takiego, ja mam NewsGuarda takiego wbudowanego, że tak powiem, czipowanego sobie mam tutaj w rdzeń kręgowy, ale jeśli ktoś nie ma, to jak najbardziej jest to dobra wtyczka, więc to jest też jakiś kierunek. Podałem to trochę jako ciekawostkę, wiesz, jako no, ludzie tworzą takie narzędzia. Tutaj Mikado pisze, algorytm do tej wtyczki też ktoś ustala. No, jeśli będziemy szli tą drogą, Mikado, to nic nie ma sensu. To wszystko jest skażone ludźmi i błędem, a ludzie są błędni, więc no nie, ale to dojdziemy właśnie do takiego filozoficznego traktatu, więc to trochę lemem zaczyna nam pachnieć, że dopiero jeśli nie będzie robotów, które będą w stanie stworzyć program, to zawsze będzie skażony ludzką ręką i błędem, i jakąś stronniczością, więc jakby na razie nie mamy wyboru, jesteśmy skazani na ludzką technologię. Jeśli przyjdzie technologia prawdziwie cybernetyczna, tworzona przez jakby twory sztuczną inteligencję, no to będzie dopiero wtedy ciekawy dylemat moralny. Może za 10-20 lat spotkamy się jako hologramy i będziemy o tym dyskutować. Jeśli nam roboty pozwolą. Tak, i okażemy się jeszcze reptilianami. Słuchaj, na koniec. To tak nawiązując do początku twojej wypowiedzi o człowieku żbiku, bizonie. Bizonie. A on jest wielkim wilkiem. Bizon, on jest jako szamanem. To jest, zresztą naprawdę polecam ten wywiad, państwo też poszukajcie, bo to jest człowiek z Arizony. On jest, nazywa się sam człowiekiem szamanem. Jego zwierzęciem to tym jest wilk, o dziwo, nie bizon. Taka ciekawostka. No to już jest takie pomieszanie z poplątaniem, no ale dobra. Nie będę się tutaj zagłębiał w to, czy on miał na sobie skórę wilka, czy czegokolwiek innego. To był bizon. No właśnie. Jozin Talin pisze, trochę też miałem na myśli, że ludziom brakuje umiejętności czytania statystyki. Inni ludzie to wykorzystują, nie tylko prawdziwość jest istotna, tak. No to jest to, o czym mówiłeś, Piotrze, tutaj pełna zgoda z Jozinem. A mianowicie chodzi o, no po pierwsze pewne filtrowanie informacji, po drugie właśnie weryfikowanie ich. Mikado tutaj dopowiada, teraz trzeba mieć algorytmy we własnym mózgu. No to jest to, o czym mówiłeś, Piotrze. Jak najbardziej tak. Umiejętność tego filtrowania informacji, to też na przykład widać po różnicach pokoleniowych. Jak patrzę na moją 90-paroletnią babcię, jak ona chłonie telewizję, no to nie ma się co dziwić, że PiS na przykład wygrywa wybory, tak? Bo pewnych takich, poczekaj, wiem, widzę twoją minę. Chodzi o to, że nie ma się co dziwić, bo po pierwsze program Telewizji Polskiej był zawsze w telewizorze i zawsze się tam oglądało dziennik. Po drugie, jeśli informacje noszą pewne znamiona, pewien kształt,
takich rzetelnych. Tak jak mówiłeś też o tym człowieku Bizonie, tak? No to kiedy to się przedstawia właśnie w taki sposób? Pewny, wyglądający na mądry, właśnie rzuci się jakieś słupki statystyczne jeszcze na dodatek, których połowa odbiorców na przykład nie potrafi odczytać, no to mamy właśnie receptę na nieszczęście. Dlatego ten algorytm jest ważny. Myślmy o tym, żeby zrobić jakiś taki może program dla uczelni kiedyś, jako, nie wiem, aktywiści obywatelscy, żeby zacząć promować taką naukę. Jak najbardziej tutaj, wiesz, całkowicie się zgodzę i to, co jest właśnie smutne, bo to jest wiedza, to nie jest wiedza tajemna. To jest, że tak powiem, wiedzy takie komunikacyjne, media to jest taki one-on-one tak zwany, no, że w komunikacie medialnym warstwa merytoryczna to jest między 10 a 15%, mniej więcej. To co mówisz? 60 czy 70% to jest jak mówisz? Z pewnością z siebie, właśnie w dobrym garniturze, z uśmiechem na ustach. Więc jeśli to, co powiedziałeś, jeśli coś jest pod otoczką wiadomości informacyjnych, które w założeniu są prawdziwe, to nieważne, jakie te wiadomości będą. Dla dużej liczby ludzi coś, co wyglądające jak prawda, jest automatycznie prawdą. I to jest coś, czego musimy się bardzo wystrzegać. I tego się wystrzegajmy. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Musimy już kończyć i zapraszać z wielką przyjemnością zresztą na program Wojtka Szota, który za chwilę będzie na naszym kanale. A ja bardzo dziękuję Tobie, Piotrze. Mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Dzięki. I dziękuję również Wam, ponieważ zebraliśmy na zrzutce, przed chwilą była szatańska, 1666, ale mam już 1716 zł na sprzęt do nadawania, także dziękujemy bardzo. Bardzo Wam dziękuję też za udział w dzisiejszym programie. I do zobaczenia za tydzień w programie Nieco Jaśniej. Do zobaczenia. Dziękuję. Dobrego wieczoru. Reset Obywatelski.